Geologowie i paleontologowie na całym świecie znajdują fizyczne anomalia, których nie potrafią wyjaśnić za pomocą teorii ewolucji. Witam, nazywam się John Gusty. Teoria Hawkinga, która łączy w sobie informacje zawarte w Biblii z obserwacjami naukowymi, stała się fascynującym wyjaśnieniem potopu, epoki lodowcowej, tworzenia się węgla, łańcuchów górskich i Wielkiego Kenionu. Teoria Hawkinga. Dziękuję wszystkim za przybycie. To dla mnie wielki przywilej, że mogę być tutaj w Tennessee Temple. Uczęszczała tu cała trójka moich dzieci. O mało co również uczyłbym się na tej uczelni. Zapisałem się i zostałem przyjęty, ale poszedłem do uczelni baptystycznej Midwestern. Ale dobrze jest być tutaj z wami. Chciałbym się dziś z wami podzielić czymś, co nazywamy teorią Hawkinga. Co spowodowało potop w czasach Noego? Myślę, że dobrze by było, gdyby chrześcijanie mieli dobrą odpowiedź dla sceptyków i szyderców. Jeśli w ogóle jesteście zaangażowani w ewangelizację i próbujecie zdobyć kogokolwiek dla Pana, natkniecie się na ludzi, dla których teoria ewolucji jest potężną przeszkodą, którą muszą pokonać. Przez lata uczono ich, że Ziemia ma miliardy lat, że uformowanie się różnych warstw geologicznych także trwało miliardy lat. Jeśli chcecie zdobyć ich dla Boga, będziecie musieli to wszystko przezwyciężyć. Pierwszą rzeczą, jaką misjonarz powinien zrobić, to nauczyć się języka, jakim posługują się ludzie, do których próbuje dotrzeć. Uważam, że jako chrześcijanie powinniśmy się nauczyć języka, który pomoże nam dotrzeć w tej kwestii do ludzi w tym społeczeństwie i na całym świecie. Biblia naucza, że Ziemia ma około 6000 lat, a nie miliardy lat. Jeśli jest to prawdą, to lepiej wyjaśnijmy parę rzeczy. Skąd wzięły się na Ziemi te gigantyczne kaniony, takie jak Wielki Kanion? Albo kaniony na Marsie, które są większe od Wielkiego Kanionu? W jaki sposób to wyjaśnić? W jaki sposób wyjaśnić istnienie zamrożonych mamutów, wielkich włochatych słoni, z których część zamarzła w pozycji stojącej? Skąd wzięły się wody potopu? Gdzie się podziały, kiedy już było po potopie? Ateiści zadają te pytania i lepiej by było, gdybyśmy mieli na nie odpowiedź. Jak epoka lodowcowa ma się do Biblii? Dlaczego kangury żyją tylko w Australii? Gdzie mieścił się ogród Eden? Co robił Bóg, zanim stworzył świat? Istnieją tysiące pytań, z którymi my, chrześcijanie, musimy się zmierzyć, gdy mamy do czynienia ze zgubionymi, których próbujemy przyprowadzić do Chrystusa. Moją modlitwą jest, aby ta sesja, szósta część naszego cyklu wykładów na DVD Teoria Hawkinga, dała wam zarys lub koncepcję historii świata i stała się pewnym szkieletem, który będzie mógł zostać obleczony w ciało. Jest to jedynie teoria. Nie jestem szczególnie przywiązany do żadnej z teorii. Jeśli ktoś znajdzie w niej jakiś błąd, zmienię ją. Jednak wielu ludzi miało na nią wpływ i do tej pory, po 16 latach nauczania na ten temat, nie znalazłem w niej żadnych poważniejszych błędów. Jeśli jakieś znajdziecie, proszę, dajcie mi znać. Omówimy dziś trzy główne sprawy. Dotkniemy kwestii stworzenia, o którym mówiliśmy wcześniej w drugiej części. Będziemy mówić o przekleństwie, o tym przekleństwie, które Bóg nałożył na Ziemię, a potem o kataklizmie, o potopie. Co spowodowało potop w czasach Noego? Zacznijmy od stworzenia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Biblia mówi, że zanim nadszedł potop, ludzie żyli ponad 900 lat. Czy zdajecie sobie sprawę, że w ciągu 900 lat można się bardzo dużo nauczyć? Niewielu ludzi się nad tym kiedykolwiek zastanawiało, ale Adam mówił w każdym języku świata. To dlatego, że istniał tylko jeden język. A tak przy okazji poślubił najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Rzeczy wyglądały zupełnie inaczej, zanim nadszedł potop. Mówimy o tym na DVD numer 2. Kup więc to seminarium, jeśli go nie masz. Pismo mówi w drugim liście Piotra, 3 rozdziale. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy. Czy wiecie, że są ludzie, którzy szydzą z Biblii? I Biblia mówi, że powodem, dla którego szydzą, jest ich pożądliwość. Nie chcą, żeby Bóg za każdym razem mówił im, co mają robić. To jest prawdziwa przyczyna. Po przeprowadzeniu ponad 90 debat na uczelniach i około 7 tysięcy programów radiowych i telewizyjnych oraz talk show, nigdy nie widziałem odstępstwa od tej reguły. Jestem przekonany, że jedynym powodem, dla którego ludzie szydzą z Pisma, jest ich pożądliwość. Nie ma żadnego naukowego powodu, żeby odrzucać Biblię i nie ma żadnego naukowego powodu, żeby akceptować teorię ewolucji. Oni po prostu nie lubią, kiedy Bóg mówi im, co mają robić. Szydercy powiedzą, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.
Nazywa się to doktryną uniformitaryzmu. Wszystko dzieje się dziś tak, jak działo się kiedyś. Jest to długi, powolny, stopniowy proces. Mówimy o tym więcej w części czwartej. Biblia mówi, że szydercy celowo są nieświadomi. W grece oznacza to być celowo głupim. Szydercy celowo ignorują to, w jaki sposób Bóg uczynił niebiosa. Zwróćcie uwagę, że niebiosa występują w liczbie mnogiej. I to, jak ziemia z wody i w wodzie stanęła. Na DVD numer 2 naszego cyklu wykładów mówimy więcej o tym, jak wyglądał ogród Eden. Ale szydercy są nieświadomi stworzenia i potopu. Świat został zalany wodą i zniszczony. Dwie rzeczy, które są ignorowane, to stworzenie, które miało miejsce około 6 tysięcy lat temu oraz potop około 4400 lat temu. Nie chcą przyznać, że Bóg stworzył świat, gdyż to by oznaczało, że świat należy do Niego i On tu rządzi. I nie chcą przyznać, że miał miejsce potop, ponieważ to by oznaczało, że Bóg ma autorytet, aby sądzić swoje stworzenie. Chrześcijanie powinni dobrze rozumieć to, czym było dzieło stworzenia i co potop uczynił światu, aby mogli lepiej zrozumieć, jak sprawy mają się dzisiaj i aby byli lepiej przygotowani, aby ewangelizować świat, który mają zdobyć. Szydercy również lekceważą nadchodzący sąd. On wkrótce nadejdzie na miasto położone w pobliżu. Cóż, szydercy nie lubią koncepcji stworzenia, nie lubią koncepcji potopu i nie podoba im się z pewnością koncepcja nadchodzącego sądu, ale jeśli będziemy mieli właściwe zrozumienie tych trzech koncepcji, myślę, że będziemy o wiele bardziej efektywni w naszym ewangelizowaniu świata. Biblia uczy, że świat został stworzony około 6 tysięcy lat temu. Boże stworzenie było idealne. Dinozaury żyły razem z Adamem i Ewą. To było cudowne miejsce. Mówimy o tym na seminarium numer 2. A potem Bóg przeklął ziemię z powodu ich grzechu. Pan powiedział, Adamie, gdzie jesteś? On oczywiście ukrywał się z powodu swojego grzechu. Bóg zapytał, czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I pierwsza odpowiedź Adama brzmiała... Bóg zapytał, Adamie, jadłeś z tego drzewa? A Adam mówi, kobieta, którą mi dałeś... On próbuje zrzucić odpowiedzialność. Cóż, Boże, to tak naprawdę Twoja wina, że ja to zrobiłem, bo gdybyś mi nie dał tej kobiety, nie miałbym tego problemu. Gdybyś jej w ogóle nie stworzył, nie miałbym tego problemu. Każdy to robi, próbuje zrzucić odpowiedzialność. Panie, ta kobieta, którą stworzyłeś, innymi słowy, Boże, to jest jej i Twoja wina. W końcu przyznaje się i mówi, tak, jadłem z tego drzewa. A później Bóg zwraca się do kobiety, co zrobiłaś? A ona odpowiada, cóż, wąż, dając do zrozumienia, wąż, którego uczyniłeś, mnie zwiódł i zjadłam. W końcu niechętnie także się przyznaje. A potem Bóg zwraca się do węża. Będziesz przeklęty. Na brzuchu będziesz się czołgał po wszystkie dni życia swego. Bóg powiedział do kobiety, jednym z przekleństw dla ciebie będzie to, że mężczyzna będzie nad tobą panował. Dziewczyny, to jest jedno z przekleństw. Mąż ma być szefem. I w wielu przypadkach to jest przekleństwo. A do mężczyzny Bóg mówi, z powodu ciebie przeklnę ziemię. Niech będzie przeklęta ziemia z powodu ciebie. To jest fascynujący fragment. Bóg powiedział, Adamie, dla twojego własnego dobra przeklnę ziemię. To dobrze, że ziemia jest przeklęta, ponieważ teraz musicie pracować na życie. To sprawi, że będziecie zajęci. Będziecie pracować cały dzień, będziecie wracać zmęczeni do domu. Co by się stało, gdyby Bóg zapewniał wszystko wszystkim przez cały czas i gdybyście nawet przez jedną chwilę w życiu nie musieli pracować? Siedzielibyśmy przez cały dzień i myśleli, jak wpakować się w kłopoty. To jest właśnie jeden z problemów związanych z opieką społeczną. Biblia mówi, że Boży program opieki społecznej jest bardzo prosty. Jeśli nie pracujesz, to też nie jedz. Kiedy moje dzieci dorastały, taki był też mój program. Nie pracujesz, nie jedz. Proste i oczywiste. I nie potrzeba wiele, aby skłonić dzieci do wykonywania ich obowiązków domowych. Rano dajesz im listę rzeczy do zrobienia, pościel łóżko, odrób lekcje i tak dalej. Siadacie do kolacji, modlicie się razem, błogosławicie jedzenie, a ty patrzysz i mówisz, zanim zjemy, niech spojrzę. Zauważyłem, synu, że twój pokój nie jest posprzątany. Córko, a twoje zadanie domowe nie jest odrobione. Idźcie i zróbcie to teraz, a kiedy już skończycie, wróćcie do stołu. Wystarczy, że postąpicie w taki sposób raz, a zdobędziecie uwagę waszych dzieci. Nie pracujesz? Nie jedz. To jest Boży program opieki społecznej. My w Ameryce mamy poważny problem, ponieważ płacimy ludziom, żeby nie pracowali. A Bóg powiedział, niech będzie przeklęta ziemia z powodu ciebie. Praca jest dla nas jedną z najlepszych rzeczy. To cudowna terapia. Pan powiedział, w pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
umrzesz. Potem w czasach Noego nadszedł potop. Księga Rodzaju, rozdział 6. Na tym się dziś głównie skoncentrujemy. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. A ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. Wszyscy byli nikczemni, a Bóg powiedział, dosyć, Noe, idź i zbuduj łódź. Bóg powiedział, zbuduj arkę. Noe powiedział do swoich synów, hej chłopaki, idźcie po drewno, musimy zbudować łódź. Oni poszli i przynieśli drewno i zbudowali olbrzymią łódź. Powiemy o tym więcej. Ludzie mówią, poczekaj chwilę, stój. Dlaczego Bóg zesłał potop na całą ziemię? Dlaczego po prostu nie zabił wszystkich złych ludzi? Czy zniszczenie całego świata nie jest zbyt okrutne? Przecież pingwiny nie zgrzeszyły. Cóż, Bóg zniszczył cały świat. Myślę, że jeśli chodzi o potop, są rzeczy, nad którymi warto się zastanowić. Potop zostawił po sobie dowody, podczas gdy cud nie zostawiłby ich. Gdyby Bóg po prostu powiedział, w porządku, chcę, aby wszyscy umarli z wyjątkiem Noego i jego rodziny, jaki by po tym pozostał dowód? Skutki potopu są widoczne po dzień dzisiejszy, abyśmy mogli pamiętać o Bożym sądzie nad grzechem. A oprócz tego, Bóg, mówiąc Noemu, aby zbudował łódź, dał każdemu ostrzeżenie. No i mamy Noego, który buduje arkę i to kto wie, jak długo. Niektórzy ludzie mówią, że trwało to przez 7 lat, inni, że przez 120. Biblia nie wspomina o tym. Noe buduje arkę przez długi czas. Ludzie obserwują, jak buduje olbrzymią łódź i mówią, Noe, czy ty oszalałeś? Co ty wyprawiasz? A on odpowiada, ludzie, będzie padać. Miejcie na uwadze też to, choć myślę, że nie da się tego udowodnić dogmatycznie, że prawdopodobnie przed potopem nigdy nie było deszczu. A więc Noe mówił o czymś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Powiedział, hej chłopaki, z nieba spadnie deszcz. Wszyscy się rozglądają i mówią, tak, jasne. Nic takiego się nigdy nie wydarzyło. Myśleli, że Noe zwariował. My robimy dokładnie to samo jako chrześcijanie. Chodzimy i mówimy, hej, pewnego dnia zstąpi z nieba anioł razem z Panem. I wyłonią się spoza chmur i zadmą w trąbę i baptyści z południa powstaną pierwsi. No wiecie, martwi w Chrystusie mają pierwszeństwo. A później reszta z nas zostanie pochwycona w górę do nieba. A wszyscy na nas patrzą i mówią, tak, jasne. Nikt nigdy nie słyszał dźwięku trąby spoza chmur i nie widział ludzi, którzy są pochwyceni w górę do nieba. Chodzi mi o to, że to się nigdy nie zdarzyło. Głosimy coś, co się kiedyś wydarzy, czego nie było nigdy wcześniej w historii ludzkości. Dokładnie to robił Noe. On głosił, że coś się wydarzy, a to, o czym głosił, nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Więc podczas gdy głosił, ludzie mieli szansę pokutować. Ludzie mówią, w jaki sposób mogło napadać tyle deszczu, że woda przykryła Mount Everest? Kiedyś brałem udział w pewnej debacie. Wstał pewien sceptyk i powiedział, Howind, czy zdajesz sobie sprawę, że kiedy pada, w atmosferze uwalnia się ciepło? Powiedziałem, tak, proszę pana, uczyłem fizyki, to się nazywa ciepłem skraplania. Jakie jest pana pytanie? On powiedział, gdyby napadało tyle, by przykryć Mount Everest, temperatura ugotowałaby cały świat. Ma pan całkowitą rację, powiedziałem. On na to, czy nie uważa pan, że napadało tyle, by przykryć Mount Everest? A ja, nie, nigdy tego nie powiedziałem. Ale czy sądzi pan, że Mount Everest został przykryty przez wodę? Odpowiedziałem, cóż, nie sądzę, żeby Mount Everest wtedy w ogóle istniał. Sądzę, że góry uformowały się przy końcu potopu. Biblia mówi o tym w Psalmie 104. Dojdziemy do tego później, kiedy będziemy mówić o kształtowaniu się łańcuchów górskich na tej planecie. Ale nie. Nie uważam, że napadało tyle, żeby przykryć Mount Everest. I nie znam żadnych chrześcijan, którzy o tym nauczają. Sądzę, że cała ziemia była zalana wodą, ale woda nie pochodziła z deszczu. Bardzo niewielka część wody potopu pochodziła z deszczu. Ludzie zbudowali sobie taki parawan, że jeśli napadałoby tyle, żeby przykryć Mount Everest, cały świat by się ugotował i to się zgadza. Ale to jest sztuczny argument. Woda nie wzięła się z deszczu. Jest kilka teorii na temat tego, co wywołało potop w czasach Noego. Za kilka minut chciałbym się z wami podzielić moją teorią, teorią Howinda na temat tego, co mogło wywołać potop. Nazwałem ją tak, bo nie chcę, aby ktokolwiek inny był za nią obwiniany, jeśli się mylę. Jeśli się mylę, wezmę winę na siebie. I to nie będzie coś super ewangelizacyjnego, to tylko kwestia zapoznania was z pewnymi naukowymi dowodami, aby pewne rzeczy połączyły się wam w umysłach i wtedy powiecie, może właśnie coś takiego się wydarzyło. I może da wam to odpowiedzi na pytania sceptyków i ateistów. Musimy zrozumieć kilka rzeczy. Pierwotne stworzenie znacznie się różniło od tego, co widzimy dzisiaj. Biblia mówi, że nie było tylko samej ziemi, ale że w skorupie ziemskiej była woda, a tak w zasadzie to pod skorupą ziemską. Psalm 24 mówi, Pańska jest ziemia. On bowiem założył ją na morzach.
To jest bardzo ciekawy werset. Ziemia została założona na wodzie. Psalm 33. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębinę oceanu. To, co dziś jest oceanem na powierzchni, kiedyś było w skorupie ziemskiej zgromadzone w olbrzymich podziemnych komnatach. Psalm 136. Tego, który rozpostarł ziemię na wodach. Lepiej przeczytajcie ten werset uważnie. Daje nam on potężną wskazówkę na temat tego, jak pierwotnie wyglądało stworzenie, a potem źródła wielkiej otchłani otworzyły się. Woda, która była w skorupie ziemskiej, wystrzeliła na powierzchnię, kiedy te studnie głębinowe otworzyły się. Biblia mówi w księdze Joba 38, kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z łona? Jeśli nigdy nie widzieliście, jak rodzi się dziecko, kiedy wody odchodzą z łożyska, powiem wam coś, to zdumiewający proces. Jeden z moich przyjaciół był na uczelni, jego żona stała w kuchni i przygotowywała śniadanie i odeszły jej wody. To tak jakby zsiusiała się na całą podłogę. Jej mąż wbiegł do domu i zaczął krzyczeć, co się stało, co się stało? Pośliznął się i złamał rękę. Żona musiała odwieźć go do szpitala, żeby nastawili mu złamaną rękę. Kiedy dzieci się rodzą, jest duże zamieszanie. Moje wszystkie dzieci rodziły się w domu, a kiedy odchodzą wody z łożyska, panuje królewski bałagan. Bóg mówi nam w księdze Joba w rozdziale 38, że kiedy wody wydobyły się z ziemi, one po prostu z niej wystrzeliły, a dalej jest napisane. Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej, i tu zatrzymają się twe wzdęte fale. Wierzę, że Ziemia się otworzyła w czasie potopu i na całej planecie, w miejscach, gdzie się to wydarzyło, wciąż są widoczne blizny. Zostały nazwane strefami uskoku. Mieszkałem tuż nad uskokiem San Andreas. Badałem uskok Hayward, uskok Madrid i Golden. Nie ma żadnych wątpliwości, że Ziemia popękała i utworzyła płyty tektoniczne. Nie ma żadnych wątpliwości, że te płyty się przemieszczają. A kiedy się przemieszczają, wywołuje to tsunami, trzęsienia ziemi oraz wybuchy wulkanów. Nie ma wątpliwości, to naprawdę ma miejsce. Pytanie brzmi, kiedy się to wydarzyło? Myślę, że wydarzyło się to około 4400 lat temu, na samym początku potopu. A ewolucjonista powiedziałby, nie rozumiesz? Jest przecież teoria Pangea. Te kontynenty pasują do siebie. Czy nie widzisz, że Południowa Ameryka i Afryka pasują do siebie? Chwileczkę. Jak wielu z was słyszało o teorii Pangea? Uczą nas tego w podręcznikach jako jakiegoś faktu. Wszystkie kontynenty do siebie pasowały. A ja mówię, poczekajcie chwilę. Jest w tej teorii kilka rzeczy, nad którymi należy się zastanowić, zanim się za bardzo podekscytujecie. Po pierwsze, oni powiedzą, Południowa Ameryka i Afryka wydają się do siebie pasować. Tak, mój dom i dom sąsiada też będą do siebie pasowały, jeśli je przetniesz i przyłączysz do siebie. Czego to dowodzi? Niczego. To nie jest dowód na to, że ulica wpłynęła między nie i stały się odrębnymi domami. To czysty przypadek. Kształt tych kontynentów to absolutny przypadek, który opiera się na poziomie wód. Dowody, których używają na przemieszczanie się kontynentów, są interesujące. Mówią, kształty kontynentów wydają się do siebie pasować. Podobne skamieliny są znajdowane po przeciwległych stronach oceanów. To może być prawdą. Ale prawdą jest również to, że te same skamieliny można znaleźć dosłownie na całym świecie. Skamieliny znajdowane na całym świecie są również dowodem na wystąpienie potopu. Mam na myśli światowy potop. Jak daleko mogły unosić się ciała martwych zwierząt? Dość daleko. A potem mówią, na grzbiecie śródoceanicznym mamy zmiany biegunowości. Poczekajcie chwilę. Nie powiedzą wam, że skurczyli Afrykę niemal o 35-40%, aby kontynenty do siebie pasowały, prawda? Nie powiedzą wam, że minęli Meksyk i Środkową Amerykę. Co się stało? Gdzie jest Meksyk, Panama, Kostaryka, Gwatemala? Nie powiedzą wam, że Europa i Ameryka Południowa zostały obrócone przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, a Afryka została obrócona zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby do siebie pasowały. Oni wam również nie powiedzą, co jak sądzę powinno być oczywiste nawet dla przedszkolaka, że gdybyście wypompowali wodę z oceanów, zauważylibyście, że pod spodem jest grunt. Mam na myśli to, że oceany mają dno. Jak wielu z was o tym wiedziało, o tym, że oceany mają dno? Niektórzy ludzie mówią, czy sądzisz, że kontynenty były kiedykolwiek połączone ze sobą? Odpowiedziałbym, one wciąż są połączone. Co masz na myśli, mówiąc, były połączone? One wciąż są połączone, zawsze były. Ziemia ma skorupę. Pod terenami nizinnymi jest, jak rozumiem, wypełniona wodą.
Podręczniki mówią, obserwujemy zmianę biegunowości na dnie grzbietu śródoceanicznego. To są bzdury. Nie ma obszarów o odwróconej biegunowości, chyba że tam, gdzie skały się odwróciły, kiedy otworzyły się źródła otchłani. Tak mogło się stać na niektórych obszarach, ale mówienie o zmianach biegunowości jest kłamstwem. Pewien autor w książce pod tytułem Głębokie wiercenie w skorupie ziemskiej na północnym oceanie atlantyckim, Science Magazine, numer 204, napisał: oczywistym jest fakt, że prosty model jednolicia namagnesowanych płyt skorupy ziemskiej o zmiennej biegunowości nie przedstawia stanu faktycznego. To, co wam prezentują w podręcznikach, nie jest rzeczywistością. Walt Brown napisał wspaniałą książkę pod tytułem Na początku. Nie zgadzam się z nim co do kilku kluczowych spraw. Jest moim przyjacielem i wspaniałym człowiekiem. Ma stopień naukowy w dziedzinie fizyki. Przez lata uczył na Akademii Sił Powietrznych. Pomimo naszych drobnych różnic poglądów, gorąco polecam jego książkę. Są w niej zawarte wspaniałe informacje o odwróceniach magnetycznych. Nie ma żadnej zmiany biegunowości. Istnieje tylko silniejsze i słabsze natężenie pola. Tak naprawdę na grzbiecie śródoceanicznym mamy do czynienia z bałaganem. Ziemia w ciągu ostatnich 150 lat straciła 10% swojej siły magnetycznej. W ciągu ostatniego 1000 lat straciła 40% swojej siły magnetycznej. To, że pole magnetyczne Ziemi staje się coraz słabsze, jest dość przytłaczającym faktem. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedyś było silniejsze. Jeśli siła pola magnetycznego Ziemi staje się słabsza, powstaje problem, bo gdybyśmy cofnęli się w czasie około 25 tysięcy lat, siła magnetyczna ze względu na generowane ciepło byłaby zbyt duża, aby mogło istnieć życie. Dlatego ewolucjoniści musieli znaleźć rozwiązanie tego problemu. Jesteśmy świadkami zanikania pola magnetycznego, więc musi następować zmiana biegunowości. Nigdy nie zaobserwowano odwrócenia pola. Zaobserwowano jedynie jego zanikanie. Uważam, że Walt Brown ma najlepszą teorię na temat przemieszczania się kontynentów. Pozwólcie, że ją wam zaprezentuję. Jest ona nazywana teorią hydropłyt. Jak dla mnie udziela odpowiedzi na wiele pytań. Na naszej planecie możemy zaobserwować 17 bardzo dziwnych właściwości. Obecnie mogą być one metodycznie wyjaśnione jako wynikające z kataklizmu globalnego potopu, którego wody wytrysnęły z podziemnych komór z energią przewyższającą wybuch 10 miliardów bomb wodorowych. To wyjaśnienie pokazuje nam, jak szybko zostały ukształtowane góry. Wyjaśnia to również, skąd wzięły się złoża węgla oraz ropy, a także szybkie przemieszczanie się kontynentów. Dlaczego dna oceanów mają potężne rowy i setki kanionów oraz wulkanów? Wyjaśnia to tworzenie się warstw ziemi oraz zapisu kopalnego, tak zwanej epoki lodowcowej, i głównych kanionów na lądzie, zwłaszcza Wielkiego Kanionu. Ziemia przed potopem była prawdopodobnie jednym wielkim kontynentem, na którym rosła bujna roślinność, na którym były morza, rzeki i pomniejsze góry. Zgodnie z teorią hydropłyt, Ziemia przed potopem miała dużą ilość wód podziemnych. Stanowiły one około połowy tego, co dziś znajduje się w oceanach. Woda ta znajdowała się w wewnętrznych, połączonych ze sobą komnatach, tworząc cienką, kulistą powłokę. Miała ona grubość około kilometra, znajdowała się mniej więcej 16 kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Wzrastające ciśnienie w podziemnych komnatach wodnych rozciągnęło pokrywającą skorupę dokładnie tak, jak rozciąga się balon pod wpływem zwiększającego się wewnątrz ciśnienia. Zniszczenie skorupy zaczęło się od mikroskopijnego pęknięcia, które zaczęło się powiększać w obu kierunkach z prędkością prawie 5 km na sekundę. Pęknięcie, które biegło miejscami, gdzie wytrzymałość była najmniejsza, okrążyło całą kulę ziemską w około 2 godziny. Kiedy pęknięcie obiegało Ziemię, skorupa otworzyła się tak, jak się pruje mocno naciągnięty materiał. Wody podziemne były pod ekstremalnym ciśnieniem z powodu ciężaru naciskającej na nie 16-kilometrowej skały. Woda wystrzeliła z tego pęknięcia z ogromną siłą. Obliczenia pokazują, że wzdłuż pęknięcia okrążającego kulę ziemską fontanny wody tryskały w atmosferę z prędkością ponaddźwiękową na wysokość 32 km. Strumień rozpylonej wody pochodzący z tej potężnej fontanny wywołał ulewne deszcze, takie jakich Ziemia nigdy wcześniej i nigdy potem nie doświadczyła. Biblia mówi, że wszystkie źródła Wielkiej Otchłani otworzyły się jednego dnia.
Opisuje wydarzenia, które miały miejsce 4,5 tysiąca lat temu, a które teraz możemy połączyć naukowo w całość, jako zasadę przyczyny i skutku. Teorię hydropłyt. Źródła Wielkiej Otchłani oraz zwiększająca się para wodna wywołały gwałtowne wichury. Część wody tryskającej wysoko ponad zimną stratosferę zamieniła się w bardzo zimne kryształki lodu i utworzyła masywne głazy lodowe, zakopując, dusząc i natychmiast zamrażając wiele zwierząt. Fontanny wody pod wysokim ciśnieniem doprowadziły do erozji skały po obydwu stronach pęknięcia. A nawet zaczęły wyrzucać na powierzchnię kleistą zawartość wielu przedpotopowych mórz. Potężne ilości osadu pochodzącego z tej mulistej wody osadziły się na całej ziemi. Osad ten uwięził i pogrzebał wiele roślin i zwierząt, tworząc zapis kopalny. Potop wyrywał roślinność z korzeniami, przemieszczając ją do regionów, gdzie się kumulowała i szybko przekształcała w węgiel oraz ropę na skutek procesów, które możemy dziś odtworzyć w warunkach laboratoryjnych. Eksperymenty pokazują, że erozja poszerzyła pęknięcie, które stało się tak szerokie, że skompresowana skała położona poniżej podziemnych komnat wodnych wystrzeliła do góry, dając początek grzbietowi śródoceanicznemu, który okala ziemię niczym szef piłeczkę bejsbolową. Płyty kontynentalne, hydropłyty, pod którymi wciąż znajdowała się oleista woda, ześliznęły się w dół z podnoszącego się grzbietu śródoceanicznego. Potem zaczęły powoli przyspieszać, aż osiągnęły prędkość 72 km na godzinę. Natrafiały na opór, były sprasowywane, miażdżone, pogrubiane i wybrzuszane. Część hydropłyt, które się wybrzuszyły w górę, utworzyła góry. Te z nich, które się wybrzuszyły w dół, utworzyły rowy oceaniczne. Właśnie dlatego ich właściwości analogicznie odpowiadają cechom grzbietów oceanicznych, z których się ześliznęły. Hydropłyty, ześlizgując się z grzbietów śródoceanicznych, otworzyły bardzo głębokie baseny oceanów, do których cofnęły się wody potopu. Każdy basen kontynentalny został w naturalny sposób wypełniony po brzegi wodą, tworząc wiele popotopowych jezior. Każde jezioro, które powstało na skutek opadów deszczu lub odpływu wody z wypiętrzeń terenu, występowało z brzegów w najniżej położonych miejscach. Następowała erozja, tworząca w brzegu jeziora przesmyk, dzięki któremu woda płynęła jeszcze szybciej i płynęło jej jeszcze więcej, wdzierając się coraz głębiej w miękkie złoża potopu i osady. Proces ten nabierał rozpędu, aż cała woda z jezior wyciekła przez bardzo głęboką szczelinę, tworząc kanion. Największym z nich był Wielki Kanion. Na północny wschód od Wielkiego Kanionu znajdowało się olbrzymie jezioro, które zidentyfikowałem i nazwałem Wielkim Jeziorem. Uwolniło ono więcej wody, niż jej było we wszystkich pięciu wielkich jeziorach razem wziętych. Wielkie Jezioro wystąpiło z brzegów, co doprowadziło do erozji jego wałów około 32 km na południe od Peach w Arizonie i w ciągu kilku tygodni gwałtownie utworzyło Wielki Kanion. Na tym właśnie polega teoria hydropłyt autorstwa Walta Browna, która jest dla mnie najbardziej sensowną teorią, z jaką się spotkałem. Wyjaśnia ona kilka rzeczy. Gdyby pęknięcie wokół grzbietu śródoceanicznego się poszerzyło w czasie, kiedy woda tryskała w górę, rozciągnęłoby się w taki sposób, że bazalt położony poniżej wybrzuszyłby się w górę. Dokładnie to się stało. Kiedy bazalt się wybrzusza, na nim również pojawiają się pęknięcia i on też będzie powodował zsuwanie się z niego ogromnych płyt. Płyty będą się ześlizgiwać i wpadać na coś innego i to wyjaśnia nam zjawisko sprasowanych gór, które widzimy na przykład w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie są one wgniecione od końców. Mam na myśli to, że fałdy idą w górę i w dół. Góry wyglądają tak, jakby ktoś przycisnął dywan do ściany, powodując, że zaczął falować. Uważam, że chrześcijanie powinni znać odpowiedzi na tego rodzaju pytania. To jest jedna z możliwych. Kiedy bazalt pękał, pęknięcia wdzierała się woda, ochładzając go. Zimna skała utrzymuje pole magnetyczne, gorąca skała traci pole magnetyczne. Kiedy więc znaleziono na dnie oceanu coś, co określano jako odwrócenia magnetyczne, to, co naprawdę znaleziono, było dawnymi pęknięciami w bazalcie.
ponieważ pojawiły się cieplejsze i zimniejsze obszary na skutek wdzierającej się wody. Teraz pęknięcia te są prawdopodobnie wypełnione osadami. Nie pozwólcie sobie wmówić, że istnieją zmiany biegunowości. Być może jest kilka odwróceń magnetycznych wynikających z odwrócenia się skał w czasie potopu, ale sądzę, że dużo lepszą teorią jest teoria hydropłyt. Kiedy kontynenty się ześlizgiwały, niektóre części zostały wessane pod spód. Jest to subdukcja płyt. Baumgartner ma wspaniałą teorię na temat subdukcji płyt. Myślę, że jego teoria jest zgodna z tym, że płyty miały tendencję do tego, aby być wessanymi pod spód. Czy kiedykolwiek mieszaliście budyń, który miał na wierzchu kożuch? Jeśli naciśniesz ten kożuch na budyniu w jednym miejscu, pójdzie on na dno i wciągnie za sobą resztę. To samo dzieje się z magmą wulkaniczną. Kiedy lawa stygnie, tworzy się na niej twarda skorupa. Potem, kiedy skorupa zaczyna tonąć w jednym miejscu, ciągnie za sobą całą połać magmy oraz lawy. Tak prawdopodobnie stało się w czasie potopu. Kontynenty ulegają erozji. Kiedy pada deszcz, mamy do czynienia z osuwiskami ziemi oraz mułu, erozją, ubytkiem masy i szczelinami w ziemi. Wszystkie te procesy zachodzą nieustannie, tak jak podczas burzy wczorajszej nocy. Jestem pewien, że duża część obszaru wokół Chattanooga uległa erozji. Muł jest zmywany do oceanu. Dzieją się dwie rzeczy. Góry maleją, zapełniają się oceany. Zgodnie z obecnymi wskaźnikami erozji, kontynenty staną się zupełnie płaskie za 14 milionów lat. Ewolucjoniści mają poważny problem. Muszą wyjaśnić dwie rzeczy. Dlaczego oceany nie są pełne mułu? Ponieważ muł, który jest w oceanach, ma zaledwie kilka tysięcy lat. I dlaczego góry nie uległy jeszcze całkowitej erozji? Dlatego teoria Pangea ma dla nich tak wielkie znaczenie, ponieważ mogą powiedzieć, ten muł ulega recyklingowi. Powiedzą, na dnie oceanu nie ma zbyt wiele mułu, ponieważ jest on wciągany pod spód, jest przetapiany i pojawia się znowu. Jest więc powtórnie przetwarzany. Tak może być, ale jest jeszcze inne wytłumaczenie. Może tam, na dnie oceanów, nie ma zbyt wiele mułu, ponieważ Ziemia nie ma milionów lat. Płyty kontynentalne się przemieszczają, co do tego nie ma wątpliwości. Ale nie ma dowodu na to, że one się zawsze przemieszczały i nie ma dowodu na to, że szybkość ich przemieszczania się była taka sama jak dzisiaj. Uważam, że studenci powinni dowiedzieć się, że są inne alternatywy niż te, których uczą się w szkole. Mieszkam zaraz przy autostradzie międzystanowej numer 10 w Pensacoli na Florydzie. Autostrada ta biegnie od Los Angeles aż do Jacksonville na Florydzie. Jeśli widzę kogoś jadącego na wschód autostradą międzystanową numer 10 z prędkością 110 km na godzinę, czy to jest dowód na to, że ta osoba wyjechała z Los Angeles 4 dni temu? Nie, ona mogła przed chwilą wjechać na autostradę, prawda? Czy to, że widzimy, jak dziś kontynenty troszkę się przemieszczają, dowodzi czegoś, co w historii trwało dłuższego czasu? Nie ulegajcie tej propagandzie. Teoria przemieszczania się kontynentów powstała po to, aby ewolucjoniści mogli uniknąć dwóch problemów. Pierwszy, pole magnetyczne staje się coraz słabsze. Drugi, na dnie oceanów jest bardzo niewiele osadu. A innym wyjaśnieniem może być to, że Biblia ma rację, a Ziemia nie ma miliardów lat. Ludzie pytają, jak epoka lodowcowa ma się do Biblii? Epoka lodowcowa z pewnością istniała, to nie ulega wątpliwości. Lód dotarł aż do Kansas City, Missouri. Jak wielu z was pochodzi z Ohio lub z Indiana, lub z Michigan, lub z Minnesoty, lub z jednego z tych stanów, które są pokryte lodem? One były pokryte lodem. Właściwie o tej porze roku wciąż są. W tych stanach istnieją różne dowody na to, że epoka lodowcowa istniała. Lód powoduje spiętrzenia skał na przedpolu lodowca. Kiedy lód topnieje, pozostające tam skały nazywamy moreną czołową. Kiedy lód spycha skały na bok i jest to nazywane moreną boczną. Kiedy lód topnieje, zostawia po sobie jeziora zwane jeziorami polodowcowymi. Minnesota, ziemia 10 tysięcy jezior, jest pełna jezior polodowcowych. Kiedy lód topnieje, ziemia się podnosi, ponieważ usuwany jest z niej ciężar. Ziemia może się podnieść dość znacznie. Nazywa się to podnoszeniem izostatycznym. Nie ma żadnych wątpliwości, że te rzeczy dzieją się naprawdę. Pytanie do chrześcijan brzmi, w jaki sposób to pasuje do Biblii i co zamroziło mamuty? Niektóre z tych włochatych słoni zamarzły w pozycji stojącej, w pysku miały wciąż pokarm. Co się stało z mamutami? W ciągu jednego roku wydobyto z ziemi 20 tysięcy mamucich kłów. Zaledwie w ciągu jednego roku 20 tysięcy kłów. Przewiduje się, że 5 milionów mamutów zniknęło z powierzchni ziemi w trakcie jednego kataklizmu.
Czerwone kropki wskazują na miejsca znalezienia zamrożonych mamutów. Żółte kropki wskazują na miejsca znalezienia zamrożonych nosorożców. Co się stało z mamutami? Cóż, niektóre z nich zamarzły w pozycji stojącej. Interesujące jest to, że wciąż miały pokarm w swoich pyskach i niestrawione pożywienie w żołądkach. Zginęły na skutek uduszenia się. Nie znaleziono wody w ich płucach. Małe kryształki lodu wykryte w ich krwi wskazują na to, że prawdopodobnie zamarzły w czasie krótszym niż 5 godzin. Aby coś takiego mogło nastąpić, wymagana jest temperatura niższa niż minus 180 stopni Celsjusza. Na Ziemi temperatura nigdy nie jest taka niska. Najniższa zanotowana przez National Geographic temperatura wynosi prawie minus 89 stopni Celsjusza. To dosyć zimno. Ale niewystarczająco zimno, by zamrozić mamuta. Co musiało się wydarzyć, by zamrozić mamuta? W 1999 roku nauczałem na Alasce i wybrałem się na małą wycieczkę łodzią, żeby zobaczyć lodowiec Portage. Stałem obok pewnego człowieka na łodzi, zacząłem z nim rozmowę i próbuję mu głosić Ewangelię. Pytam, czym się zajmujesz? On odpowiada, wydobywam ropę w pobliżu Barrow na Alasce. Pytam go, a kiedy wiercisz w ziemi, znajdujesz tam coś ciekawego? A on mówi, nigdy byś nie uwierzył, co można tam znaleźć. Powiedział, kilka miesięcy temu przewiercaliśmy się przez wieczną zmarzlinę na głębokości 300 metrów i zaczęliśmy wydobywać kawałki drewna. My zawsze wyciągamy to, co znajduje się w otworze wiertniczym i kładziemy na ziemi, żeby mieć próbkę wszystkiego, przez co się przewiercamy, aby poznać budowę ziemi. Przewierciliśmy na wylot stojące drzewo. Drzewo miało ponad 90 metrów wysokości. Stało tam na głębokości 300 metrów w zamarzniętej ziemi. Kilka lat temu nauczałem w Barrow na Alasce. W Barrow na Alasce jest tylko jedno drzewo. Jest mniej więcej tej wysokości i znajduje się w chińskiej restauracji. Oni tam walczą, żeby utrzymać je przy życiu, bo tam przez kilka miesięcy z rzędu nie ma zbyt wiele słońca. W Barrow na Alasce nie ma drzew, a już na pewno nie ma drzew, które mają ponad 90 metrów wysokości. Jest niewiele drzew na świecie, które mają ponad 90 metrów wysokości. W jaki sposób to drzewo znalazło się na głębokości 300 metrów w nieustannie zamarzniętej ziemi? Co się wydarzyło? Chciałbym przedstawić coś, co nazywam teorią Howinda. Ona wyjaśnia, co spowodowało te wszystkie zjawiska. Muszę jednak z wami omówić trochę faktów z nauk przyrodniczych. Wielu ludzi miało wpływ na mój rozwój intelektualny. Doceniam Walta Browna i Henry'ego Morrisa i kilku innych ludzi, którzy wykonali dobrą robotę. Biblijny potop i epopeja lodowcowa miała na mnie ogromny wpływ, ale ostatecznie, jeśli się mylę, to ja będę musiał ponieść za to odpowiedzialność. Nauczę was kilku rzeczy z dziedziny nauk przyrodniczych, a potem zapoznam was z teorią Howinda. Prawo odwrotności kwadratu mówi nam, że jeśli dwa przedmioty są do siebie przyciągane, tak jak Ziemia i Księżyc, siła przyciągania jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Oznacza to, że jeśli podzielimy odległość na pół, albo jeśli weźmiemy 1/3 odległości Księżyca, bierzemy 1/3, odwracamy ją, a potem podnosimy ją do kwadratu, to będzie 9-krotność siły grawitacji. Prawo odwrotności kwadratu ma zastosowanie wtedy, kiedy mamy do czynienia z siłami takimi jak grawitacja, światło, magnetyzm oraz dziewczyny. Podróżuję każdego tygodnia. Myślę, że w ciągu 14 lat spędziłem w domu tylko 8 niedziel. W zeszłym roku leciałem samolotem 215 razy. Spędziłem poza domem około 210 dni, a więc każdego tygodnia wracam do domu. Kiedy jestem już w pewnej odległości od swojej żony, mówię, cześć kochanie, jak się masz? Kiedy dzielę ten dystans na pół, przyciąganie rośnie 4-krotnie, nie 2-krotnie, ale 4-krotnie. Kiedy znów dzielę odległość na pół, jest już za późno. Chłopaki, sekret polega na tym, aby stanąć w odległości 3 metrów i wtedy nie będzie problemu. Prawo odwrotności kwadratu to jedna z rzeczy, których się trzeba nauczyć. Kolejną lekcją do nauczenia jest bączek. Każdy wirujący przedmiot, jeśli zostanie przez coś uderzony, zachowuje się w dziwny sposób. Gdybyś rzucił w bączka kamieniem, kołysałby się przez chwilę. Można to też zrobić za pomocą żyroskopu. Kołysałby się, a potem gładko powróciłby do wirowania, zazwyczaj pod jakimś nowym, zwariowanym kątem. Moglibyście dokładnie określić, kiedy został uderzony, gdybyście zobaczyli wykres linii pokazującej, jak się zachowywał, kiedy się kołysał.
Nie ma wątpliwości, że Ziemia kołysała się latami. Biegun północny przemieścił się. Dziś Ziemia jest nachylona pod kątem 23,5 stopnia. Dlatego właśnie globusy są umiejscowiane pod kątem 23,5 stopnia. Stonehenge jest bardzo interesującą budową z kamienia. Pozornie została zbudowana, żeby oddawać cześć Słońcu w czasie letniego przesilenia. Ale dzisiaj Stonehenge nie przystaje do tego. Świątynia Amen-Ra została również wybudowana, aby czcić Słońce w czasie przesilenia letniego, najdłuższego dnia w roku, ale nie przystaje do tego. Eudoxis to samo. Ziemia dziś jest nachylona pod kątem i właśnie to jest przyczyną istnienia pór roku. Zazwyczaj 21 czerwca, czasem 20 czerwca, ale zazwyczaj 21 czerwca jest najdłuższym dniem w roku. Ponieważ Ziemia jest nachylona, w naszym przypadku północnej półkuli, jesteśmy bardziej nachyleni w kierunku Słońca. Mamy więc więcej światła słonecznego, natomiast biegun północny otrzymuje czyste światło słoneczne przez cały czas, 24 godziny na dobę. George Dodwell, słynny australijski astronom, przeprowadził wiele badań dotyczących cieni przesileń dnia z nocą odnotowanych przez starożytnych astronomów. Powiedział, wygląda mi na to, że coś uderzyło w Ziemię. Kiedy śledził wykres cieni przesileń dnia z nocą, powiedział, że coś uderzyło Ziemię około 4350 lat temu i sprawiło, że Ziemia zaczęła się kołysać i kołysała się przez kilka tysięcy lat. Dziś Ziemia jest dość stabilna, biegun polarny nie przemieszcza się zbyt mocno. Ale czy mogło istnieć coś, co uderzyło w Ziemię w czasie potopu Noego? Na to właśnie wskazują dowody naukowe. Dziś Ziemia jest nachylona pod kątem i właśnie stąd biorą się pory roku. Pierwsza wzmianka o zimnej pogodzie ma miejsce w Księdze Rodzaju, rozdziale 8, po potopie. Wątpię, żeby mieli wielkie czapy lodowe przed potopem. Poleciałem tak daleko, jak tylko można dolecieć w Kanadzie. Potem jechałem samochodem przez 2 godziny na północ, aż do Central Saskatchewan. Kiedy dotarliśmy tam, przed nami był jeszcze duży kawał ziemi, ale powiedziano nam, to jest granica lądu, który nadaje się do zamieszkania, dlatego że na północ od tego miejsca klimat jest tak surowy, że nie można uprawiać ziemi. Są olbrzymie fragmenty ziemi na północy i na południu w pobliżu biegunów, które są po prostu zupełnie niezdatne do uprawy. Biblia mówi, Bóg stworzył ziemię, aby była zamieszkiwana. Nie sądzę, aby to, co mamy dzisiaj, było podobne do tego, co widzieli Adam i Ewa. Następną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest to, że Księżyc ma kratery. Nigdy nie widzimy, jak coś uderza w Księżyc. Skąd wzięły się kratery na Księżycu? Nawet na Merkurym są kratery. Skąd się tam wzięły? Na Marsie jest kanion, który jest dużo większy niż Wielki Kanion. Kiedy naukowcy badali ten kanion na Marsie, powiedzieli, ten kanion utworzył się w ciągu tygodni. Powiedzieli, że w jednym z kraterów była woda stopniającego lodu, która wystąpiła z brzegów i bardzo szybko wypłukała ten kanion. Dlaczego oni patrzą na kanion na Marsie, gdzie nie można znaleźć wody i mówią, to się utworzyło bardzo szybko? Jak można popatrzeć na wielki kanion na planecie Ziemi i nie dojść do wniosku, że woda utworzyła go bardzo szybko? Nie rozumiem bezsensu, który w tym tkwi. Wydaje mi się, że można to dostrzec. Kiedy woda przelała się przez krawędzie krateru, kanion uformował się w ciągu miesięcy, na pewno w czasie krótszym niż rok. Tak powiedział jeden z naukowców. Następna rzecz, o której należy pamiętać, to efekt Meissnera. Jak wielu z was widziało dwa magnesy? Kiedy zbliżymy je do siebie, jeden z nich zacznie się unosić nad drugim. Wiecie, o czym tu jest mowa? O efekcie Meissnera. Właśnie w taki sposób jeżdżą japońskie pociągi. Podróżowałem takim pociągiem, kiedy byłem w Japonii. One po prostu unoszą się nad torami z powodu magnetycznego zawieszenia. Nie ma oporu, nie ma tarcia. Następna rzecz, o której trzeba pamiętać. Są komety, które latają w przestrzeni kosmicznej. Te komety są bardzo zimne. 185 do 240 stopni Celsjusza poniżej zera. Nie radzę wam lizać. Chciałbym wiedzieć, czy ktoś z was był tak głupi jak ja, kiedy byłem dzieckiem. Jak wielu z was przykleiło się językiem do klamki lub do słupa, bo polizało go, kiedy było zimno? No, bądźcie szczerzy, podnieście ręce. Dobrze, jest kilka osób. Nie liszcie nic w temperaturze 185 stopni poniżej zera, zaufajcie mi. Przez pewien czas nie będziecie mieli ochoty na lizanie niczego.
Jeśli zbyt szybko rzucimy śnieżką, rozpadnie się. Nie można wystrzelić śnieżki z armaty. Gdybyście to zrobili, śnieżka by się po prostu rozpadła na kawałki, jeszcze zanim by dotarła do końca lufy. Gdyby olbrzymi zimny meteor lodowy zmierzał w kierunku Ziemi, nabierałby prędkości z powodu prawa odwrotności kwadratu i kiedy leciałby szybciej i szybciej, rozpadłby się w przestrzeni na mnóstwo małych lodowych kryształków, a one spadłyby na Ziemię w postaci bardzo zimnego śniegu. Następna rzecz, o której musimy pamiętać. Ziemia ma bardzo silne pole magnetyczne, ale ono słabnie. W czasie potopu było ono prawdopodobnie od 15 do 20 razy silniejsze niż dzisiaj. Pole magnetyczne skierowałoby większość lodowych kryształków na bieguny. Bardzo zimny lód w łatwy sposób ładuje się statycznie. Zorza polarna jest wywoływana przez ziemskie pole magnetyczne. Jak wielu z Was widziało zorzę polarną? Jest to niewiarygodnie piękne zjawisko. Jeśli nigdy tego nie widzieliście, warto zobaczyć. Pojedźcie tam. Widziałem ją w południowej Dakocie w górnej części Kanady. Zorza polarna jest niewiarygodnie piękna, to warto zobaczyć. W każdym razie świat przed potopem znacząco różnił się od dzisiejszego. Nad ziemią powyżej atmosfery był prawdopodobnie płaszcz z lodu lub wody. Mówimy o tym na DVD numer 2. Pewni kreacjoniści, włączając w to Walta Browna, nie zgadzają się z tym, mówią, że nie było takiego płaszcza. A ja uważam, że argumenty, których używają, mogą być łatwo zbite i bardzo chętnie je omówię, gdybyście chcieli wiedzieć więcej. Następna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. Kim właściwie był Peleg? Księga Rodzaju, rozdział 10 i nie znoszę mówić tego o Biblii, więc Boże nie słuchaj przez chwilę, ale rozdział 10 w Księdze Rodzaju jest nudny. Kiedy czytamy ten rozdział, są w nim te wszystkie wielkie imiona, których nikt na ziemi nie potrafi wymówić. Taki, a taki zrodził takiego, a takiego, a ten zrodził takiego, a tamten zrodził takiego, a takiego. I czytamy ten długi, nudny rozdział, w którym każdy zdradza każdego i nagle znienacka docieramy do wersetu 25, który mówi: a Heberowi urodzili się dwaj synowie, jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona. A imię brata jego było Joktan. Poczekajcie chwilę. Jest tu mowa tylko o Pelegu, o nikim innym. Dlaczego jest coś powiedziane o Pelegu? Jest napisane: za jego czasów ziemia została podzielona. A potem jest napisane: a imię brata jego było Joktan. Nie ma wzmianki o bracie kogokolwiek innego. Dlaczego jest wspomniany jego brat? Imię Joktan oznacza skrócić. Imię Peleg oznacza podzielony. Peleg urodził się około 100 lat po potopie. Zauważcie, że dożył on jedynie 239 lat. Jego ojciec, dziadek i pradziadek dożyli ponad 400. Co się zmieniło? Co się wydarzyło w czasach Pelega? Następna rzecz, o której musimy pamiętać. Przedpotopowy świat miał płaszcz z wody i miał wodę pod skorupą ziemską. Wiele lat temu, jako świeży chrześcijanin, podjąłem pewną decyzję. Miałem 16 lat, kiedy zostałem zbawiony. Wszyscy ateiści z mojego miasta zaczęli mnie atakować, próbując odciągnąć mnie od chrześcijaństwa. Wierząc w pewne rzeczy z Biblii, miałem prawdziwe problemy. Pokazywali mi rzekome sprzeczności i tak dalej. Mówimy o tym więcej na DVD numer 7, ale ja musiałem podjąć decyzję jako 16-letni chrześcijanin. Powiedziałem: Panie, będę wierzył w tę księgę do momentu, aż ktoś będzie w stanie udowodnić, że jest ona nieprawdziwa. Niektórzy z moich przyjaciół zdecydowali, że nie będą w nią wierzyć, aż do momentu, aż ktoś udowodni, że jest ona prawdziwa. Myślę, że to jest błąd. Myślę, że to ja podjąłem właściwą decyzję. Powiedziałem: Boże, będę Ci wierzyć, nawet jeśli chodzi o rzeczy, których nie rozumiem. A on wyjaśnił mi prawie każdą z nich. Wciąż mam kilka pytań. Był pewien ateista, który pewnego razu przyszedł do kaznodziei i powiedział: nie wierzę w nic, co jest w Biblii, wierzę tylko w naukę. Kaznodziejo, jeśli potrafisz udowodnić naukowo choć jeden werset z Biblii, uwierzę w to. Kaznodzieja powiedział: w porządku. Chwycił ateistę za szyję, złapał za nos i zaczął go wykręcać. Prawie natychmiast z nosa ateisty zaczęła płynąć krew, a on krzyknął: co ty u licha wyprawiasz? Kaznodzieja odpowiedział: udowadniam Biblię. W Biblii jest napisane: z nosa uciskanego krew będzie ciekła. Nie radzę wam tego robić, chyba że traficie naprawdę na zatwardziałego ateistę. Wtedy możecie wypróbować tę metodę. Ale ja chciałbym przedstawić wam teorię Howinda. To ma być dobra technika nauczania. Powiem wam to, co wam zamierzam powiedzieć. Potem wam to powiem.
A potem zamierzam powiedzieć, co wam powiedziałem. Łapiecie to? Przejdziemy przez to bardzo szybko. Osiem prostych kroków, które wyjaśniają, co spowodowało potop i wyjaśniają te wszystkie dziwne zjawiska na tej planecie. Potem powiemy sobie o paru rzeczach z większymi szczegółami, a potem zakończymy. Noe i zwierzęta weszli bezpiecznie do arki. Pojawił się lodowy meteoryt o temperaturze minus 185 stopni. Zaczął lecieć w kierunku Ziemi i rozpadł się w przestrzeni kosmicznej. Kiedy się rozpadał, niektóre jego fragmenty zostały przechwycone i stały się pierścieniami wokół planet. Inne fragmenty utworzyły kratery na Księżycu i na kilku innych planetach. A to, co zostało, spadło i rozbryzgało się na biegunie północnym i południowym. Ten bardzo zimny śnieg spadł głównie na biegunach i przysypał stojące mamuty. Bryła lodu na biegunie północnym i południowym przecięła skorupę ziemską i uwolniła wodę od chłani. Rozprzestrzeniający się lód wywołał efekt epoki lodowcowej, który widzimy do dziś. Meteoryt przysypał mamuty, sprawił, że Ziemia zaczęła się kołysać przez kilka tysięcy lat i że płaszcz, który chronił Ziemię, zapadł się. To otworzyło wodę od chłani. Podczas pierwszych kilku miesięcy potopu martwe zwierzęta i rośliny osadziły się i zostały przysypane. Z roślin powstały złoża węgla, a ze zwierząt ropa. Szczątki i skamieliny wciąż można znaleźć na wielkich cmentarzyskach. Ropę w wielkich zagłębieniach pod ziemią. Podczas kilku ostatnich miesięcy potopu niestabilne płyty ziemskie zaczęły się przemieszczać. Niektóre miejsca podniosły się, niektóre zatonęły. To właśnie uformowało baseny oceanów i łańcuchy górskie. Wyciekanie wody spowodowało niezwykłą erozję, która doprowadziła do powstania Wielkiego Kanionu w ciągu kilku tygodni. Przez kolejne kilkaset lat czapy lodowe powoli topniały, osiągając współczesne rozmiary. Woda pochodząca z topniejącego lodu podnosiła poziom oceanów, tworząc to, co nazywamy szelfem kontynentalnym. Nastąpiło również wchłonięcie dwutlenku węgla z atmosfery, co spowodowało przepuszczanie większej ilości promieniowania, co z kolei skróciło długość ludzkiego życia. A w czasach Pelaga odniosło to swój skutek. Rezultaty tej niszczącej powodzi są widoczne na Ziemi do dziś. A teraz trochę więcej szczegółów na temat każdej z tych rzeczy. Bóg powiedział do Noego: wejdź. Zauważyliście to? Posłuchajcie bardzo uważnie. Co Bóg powiedział Noemu, żeby zrobił? Powiedział mu, żeby wszedł do arki. Nie powiedział, idź do arki, ale powiedział, wejdź do arki. Gdzie musiał być Bóg, żeby coś takiego powiedzieć? W arce. Bracie, to jest nakaz. Wejdź do arki, Noe. Wejdź ze mną. Płyniemy w mały rejs. Wejdź, jestem tu z tobą. A kiedy potop się skończył, Bóg powiedział do Noego: wyjdź z arki. Bóg przez cały czas był z nim. Cóż to był za rejs? I Pan zamknął drzwi. A tak przy okazji, to jest dobry werset, jeśli chodzi o kwestię wiecznego bezpieczeństwa. Jeśli Pan cię zbawił, jesteś zbawiony. Nie możesz wydostać się z Bożej ręki. Następnie ten lodowy meteoryt o temperaturze 185 stopni poniżej zera przyleciał do Układu Słonecznego. Część meteorytu rozpadła się. Pojawiły się kratery na Merkurym, kratery na Księżycu. Cztery z planet mają do dziś pierścienie wokół siebie. A te pierścienie wokół nich składają się ze skał i lodu. Bardzo interesujące. Walt Brown sądzi, że niektóre z kraterów na Księżycu powstały, kiedy otworzyły się wody głębinowe, a skały wystrzeliły do góry poza zasięg przyciągania grawitacyjnego. Przez chwilę krążyły one w kółko, a potem uderzyły w Księżyc. Może ma w tym rację, tego nie wiem. Ale interesujące jest to, że on uważa, iż komety pochodziły z Ziemi. Woda na Marsie też pochodziła z Ziemi, kiedy otworzyły się wody odchłani. Możecie sami o tym przeczytać, jeśli chcecie. Bardzo zimny śnieg wylądował głównie wokół biegunu. Ponieważ na ten bardzo zimny śnieg ma wpływ nie tylko pole magnetyczne, jest on w łatwy sposób ładowany statycznie. Jak wielu z was widziało generator Van der Graaffa, który sprawia, że włosy stają dęba na głowie? Mamy taki w jednym z naszych centrów naukowych w Parku Przygody. Ten lodowy meteoryt, który leciał w kierunku Ziemi, rozpadł się. Jego fragmenty usadowiły się przeważnie wokół biegunów, wywołując kołysanie Ziemi przez kilkaset lat, a może nawet przez kilka tysięcy lat. Płaszcz wodny zawalił się i padało przez 40 dni. Woda znajdująca się pod skorupą ziemską wystrzeliła na powierzchnię i strzelała w górę przez 150 dni. Wszyscy zatonęli. Zabicie wszystkich w czasie potopu zajęło prawdopodobnie od 6 do 8 miesięcy.
Mamy takie wyobrażenie, że padało i wszyscy zginęli pierwszego dnia. Nie, ludzie umierali przez długi czas. Biegali i walczyli o każdy wyżej położony fragment ziemi. A takich było coraz mniej, ponieważ poziom wody rósł przez 150 dni. Wody było coraz więcej. Tak przy okazji. Wciąż są odkrywane kawałki lodu, które latają w przestrzeni kosmicznej. Oto artykuł o pewnym naukowcu, który odkrył, że kawałki lodu, tak duże jak aula, cały czas uderzają w Ziemię, rozpuszczają się w przestrzeni kosmicznej i spadają na Ziemię w postaci wody. Wszędzie w przestrzeni kosmicznej jest woda. Jest to artykuł z czasopisma Nauka i Technologia. Gdybyście pojechali na biegun północny, byłoby wam tam dość zimno i bylibyście jedną z 400 osób, które kiedykolwiek się tam pojawiły. Biegun północny opływa ocean zwany Oceanem Arktycznym. Kilka lat temu pojechałem tam, żeby go zobaczyć i pewien człowiek powiedział mi, czy wiedziałeś, że jest coś niezwykłego, jeśli chodzi o ten ocean? On nie ma przypływów i odpływów. A ja powiedziałem, człowieku, nigdy o tym nie pomyślałem. Uczyłem nauk przyrodniczych przez 15 lat. Ocean Północny nie ma przypływów i odpływów. A kogo to obchodzi? Ale są tam pewne wyspy, zwane wyspami nowosyberyjskimi, położonymi na wybrzeżu Rosji. Na tych wyspach wciąż znajdują zamarznięte rysie rude, rysie europejskie i wielbłądy. Co się wydarzyło? Kiedy ludzie przewiercają się przez lód, kiedy docierają do bieguna południowego i wiercą w lodzie, na biegunie południowym pod lodem, znajdują złoża węgla. Chciałbym tylko zaznaczyć, szanowni państwo, że na Antarktydzie nie ma żadnych drzew. Zero. Admirał Byrd pojechał tam i powiedział, że w pobliżu bieguna południowego widział zamrożone liście palmowe. Naukowcy odkryli tam różnego rodzaju zamrożone liście, nawet szczątki roślinożernych dinozaurów. Są tysiące dobrze zachowanych liści znalezionych na Antarktydzie. Liści po stronie klifu 400 km od bieguna południowego. One wciąż zachowują swoją pierwotną strukturę komórkową i zawartość organiczną. Nie są skamieniałe, są dobrze zachowane. Na północnej Alasce znajdują roślinożerne dinozaury. Nie ma tam drzew. Byłem tam. Nic. W większości miejsc nie ma nawet źdźbła trawy. Ziemia ma właściwie dwa bieguny północne. Kiedy się obracamy, mamy geograficzny biegun północny, ale mamy również magnetyczny biegun północny w Kanadzie, na który wskazuje nam kompas. Tu, w Tennessee, prawdopodobnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Twój kompas pokazuje północ, ponieważ obie północy pokrywają się. Ale kiedy mieszkasz na Alasce, twoja magnetyczna północ różni się znacznie od prawdziwej północy i piloci muszą się do tego przyzwyczaić. Ale kogo to obchodzi, prawda? Myślę, że wydarzyło się coś takiego. Był piękny dzień. Mamuty żuły tropikalne kwiaty i zaczął padać śnieg. Bardzo zimny śnieg. One czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziały. Jeden z mamutów spojrzał na swojego kumpla i powiedział: Herman, mamy dziwną pogodę. Co to za biała substancja spada z nieba? A ten drugi powiedział: Nie wiem, ale lepiej spadajmy stąd. Zaczęły biec, próbując znaleźć schronienie, a śnieg stawał się coraz głębszy i utknęły w tym śniegu na stojąco. Nie mogły się nawet przewrócić na ziemię. Jak wielu z was znalazło się w śnieżnej zaspie tak głębokiej, że nawet nie mogliście się przewrócić? Byliście kiedyś w takiej zaspie? Myślę, że coś takiego przydarzyło się mamutom. Ludzie mówią, mamuty mają długą sierść, są stworzone do życia w zimie. Nie, mamuty nie są stworzone do życia w zimie. Wiele zwierząt w dżungli ma długą sierść, a tam jest gorąco. Przy temperaturze 21 stopni Celsjusza długa sierść jest tylko ozdobą. Wiele faktów przemawia za tym, że mamuty nie są stworzone do zimnego klimatu. W tej książce jest cały rozdział poświęcony temu, że mamuty nie są stworzone do życia w zimnie. Możecie o tym przeczytać. A więc niektóre mamuty zamarzły w pozycji stojącej w bardzo zimnym śniegu w temperaturze 185 stopni Celsjusza poniżej zera. Kiedy lód przemieszczał się w stronę równika, tworzył lodowcowe wyżłobienia. Jeśli mieszkacie w Ohio, kiedy pojedziecie na wyspę Kelis, możecie też pojechać na jezioro Erie i zobaczycie lodowcowe wyżłobienia, rysy na skałach, które ciągną się kilometrami. Uważam, że epoka lodowcowa naprawdę miała miejsce, ale miała miejsce na początku potopu.
Zasadniczo są dwie teorie wśród kreacjonistów dotyczące epoki lodowcowej. Jedna z nich mówi, że epoka lodowcowa wywołała potop i ja w to wierzę. Druga mówi, że to potop spowodował epokę lodowcową. Drobna różnica. Myślę, że nie warto się o nią spierać. Niezależnie od tego, jak było, myślę, że epoka lodowcowa trwała kilkaset lat po potopie. W okresie po potopie, kiedy populacja rosła, gdy ktoś źle się zachowywał, zamiast budować więzienie i go tam posyłać, tam gdzie trzeba go karmić przez resztę jego życia, lepiej go było po prostu wygnać, powiedzieć, wynoś się stąd, nie możesz pozostać w naszym społeczeństwie. Gdy czasy są ciężkie, a ty zostajesz wygnany spośród nowej cywilizacji, jak w podróżach Gullivera, jest to dla ciebie wystarczająca kara. Teraz musisz tropić zwierzęta z epoki lodowcowej i zabijać je. Zostawiasz swoją skrzynkę z narzędziami, ponieważ nie chcesz nosić ze sobą kamieni ważących 20 kg. Czekasz, aż trafisz na stado mamutów, wyrabiasz narzędzia na poczekaniu i zabijasz mamuta. Dlatego właśnie na całym świecie znajdowane są narzędzia do ściągania skóry i różnego rodzaju krzemienne groty strzał. Ci ludzie naprawdę używali narzędzi z kamienia, aby zabijać zwierzęta, ale nie nosili tych narzędzi ze sobą. Jest ich tak wiele. Groty strzał i inne narzędzia można znaleźć na całym świecie. Potem bardzo zimny lód znajdujący się na biegunie wysyła zimną falę. To tak, jakbyście otworzyli zamrażalnik, a zimne powietrze, które się z niego wydobywa, spada na wasze stopy. Zimne powietrze, uderzające w ciepłe powietrze, wywołuje deszcz. I padało przez 40 dni i 40 nocy, płaszcz wodny się zapadł. Biblia mówi, wytrysnęły źródła wielkie otchłani w ciągu jednego dnia. Kiedy czytamy Księgę Jaszera, możecie ją u nas kupić. Nie mogę potwierdzić, czy jest ona prawdziwa i czy jest to autentyczna Księga Jaszera, do której odnosi się Biblia. Biblia odnosi się do Księgi Jaszera. To może być ta księga lub nie. Nie wiem. Niemniej jednak jest to ciekawa księga. Jest w niej napisane. I w tym dniu Pan sprawił, że cała ziemia zatrzęsła się, a słońce pociemniało, a fundamenty świata zachwiały się. I cała ziemia poruszyła się gwałtownie i błysnęły błyskawice, i zagrzmiał piorun i wszystkie fundamenty ziemi rozpadły się. Księga Jaszera, rozdział 6. Myślę, że bryła lodu na biegunach spowodowała pęknięcie skorupy ziemskiej. Lód zaczął przemieszczać się w kierunku równików, przysypał mamuty, wywołał kołysanie się ziemi i została ona całkowicie zalana wodą. Biblia mówi, zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Niektórzy nauczają, że w czasach Noego miała miejsce lokalna powódź. Biblia mówi, zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. To nie jest lokalna powódź. Gdyby Ziemia została zredukowana do wielkości tego globusa, tutaj, wszystkie oceany na świecie napełniłyby wodą tylko jedną łyżkę. Teraz oceany mają przeciętną głębokość około 3600 metrów. Ale gdybyśmy wygładzili Ziemię, oceany miałyby w każdym miejscu przeciętną głębokość 2,5 tysiąca metrów. Na tej planecie jest wystarczająco dużo wody, aby ją całkowicie zalać. Teoretycznie, gdybyśmy odpowiednio mocno rozprowadzili jedną kroplę wody, pokryłaby ona całą planetę. Naprawdę mocno. Przeleciałem kiedyś nad Pacyfikiem tam i z powrotem. Powiedziałem do pewnego człowieka z mojego biura. Ocean spokojny jest olbrzymi. A on na to, widziałeś tylko jego górę. Wow, pomyślałem. To tylko jego niewielka część. W tych oceanach jest mnóstwo wody. Kiedy alpiniści dotarli na szczyt Mount Everest w 1953 roku, jest to rok mojego urodzenia, kiedy weszli na Mount Everest, znaleźli tam coś ciekawego. Skamieniałe małże. Kilka lat temu w Peru, na wysokości 3 km powyżej poziomu morza, znaleziono gigantyczne ostrygi. Osiągały wielkość ponad 3,5 metrów. To wielka ostryga. Powinniście zobaczyć perłę. A te małże są też interesujące. Mam kilka sztuk tam na stole. Skamieniały w pozycji zamkniętej. Pomyślmy o tym przez chwilę. Kiedy małż umiera, otwiera się. Mięśnie rozluźniają się, wiązadła zewnętrzne otwierają muszle prawie natychmiast. W jaki sposób miliardy skamieniałych małży w pozycji zamkniętej znalazło się na szczytach gór na całym świecie? Chciałbym zaznaczyć, że Mount Everest znajduje się kawałek drogi od plaży. To po pierwsze. Po drugie, małże nie potrafią się zbyt dobrze wspinać.
I po trzecie, kiedy małż umiera, otwiera się. Najlepszym wytłumaczeniem tego jest to, że one zostały przysypane żywcem. Czasem znajdowane są całe ogromne pokłady małży. Pewien człowiek z Alabamy zapytał: chcesz trochę skamieniałych małży do swojego muzeum? Powiedziałem tak, a on: w moim ogrodzie jest cała warstwa małży o głębokości ponad 1 metra. Kiedy przekopał swój ogródek, przyniósł tysiące zamkniętych skamieniałych małży. Mamy ich kilka w naszym muzeum w Pensacoli na Florydzie. Znajduje się nawet tak kruche przedmioty jak jajka i one są skamieniałe. Wierzę, że osady z potopu osadzały się. Drobny osad potrafi zakonserwować rzeczy w najdrobniejszych szczegółach. Tu mamy skamielinę meduzy. W naszym muzeum mamy skamielinę ramienia ośmiornicy. Tkanka miękka po prostu nie może ulec skostnieniu, chyba że w bardzo szczególnych warunkach. Biblia mówi: wytrysnęły źródła wielkiej otchłani. Uważam, że w ziemię uderzył meteoryt, wody głębinowe wystrzeliły na powierzchnię i ziemia została pokryta wodą. Widzicie, skorupa ziemska jest bardzo interesująca, w niektórych miejscach jest bardzo cienka, 5 do 8 km grubości pod oceanami, 48 km grubości pod kontynentami. Gorąca woda z wnętrza ziemi wystrzeliła do góry i zabiła zwierzęta, które żyły w pewnej odległości od tego pęknięcia. Kiedy bazalt wybruszył się, płyty kontynentalne zaczęły się ześlizgiwać. I to wyjaśnia, mówiłem o tym wcześniej, pofałdowanie gór. Spójrzcie na góry w Kolumbii Brytyjskiej. Zostały na końcach sprasowane i pofałdowały się. Co się wydarzyło? Kiedy gorąca woda strzelała na powierzchnię, zabijała różnego rodzaju zwierzęta znajdujące się w pewnej odległości. Gdybyście wlali około 4 litrów wrzącej wody do akwarium, zabiłoby to wszystkie ryby w pewnej odległości, dopóki temperatura by nie spadła. Na całym świecie znajduje się martwe, małe istoty zwane okrzemkami, które tkwią w ogromnych, grubych pokładach zwanych ziemią okrzemkową. Okrzemki są bardzo malutkie. Aby na dnie oceanu pojawiło się 2,5 cm martwych okrzemek, potrzeba około 1000 lat. One gromadzą się bardzo powoli. Kiedy wysychają, przeobrażają się w specjalny proszek zwany ziemią okrzemkową. Jest ona używana do różnych rzeczy, na przykład jako piasek dla kotów, a także do osuszania ropy. Ziemia okrzemkowa jest także stosowana w filtrach basenowych. Jest używana w cegłach, w aspirynie i w innych lekarstwach. Jest wykorzystywana w różnych dziwnych rzeczach, o których byście nawet nie pomyśleli. Ma wielką zdolność wchłaniania. Byłem w Lompoc w Kalifornii, nauczałem tam i odwiedziłem największą na świecie kopalnię odkrywkową ziemi okrzemkowej. Sądzę, że jest ona największa. Znajduje się w Lompoc w Kalifornii, co jest akurat na samym uskoku San Andreas. W 1976 roku w Lompoc znaleziono skamieniały szkielet wieloryba o długości ponad 25 metrów, stojącego pionowo w ziemi okrzemkowej. Teraz wiem, że wieloryb jest tak naprawdę ułożony równolegle do warstw, ponieważ coś się stało i one również ułożyły się pionowo. Problemem staje się więc grubość wieloryba, a nie jego długość. Ale mimo to, jeśli na nagromadzenie się 2,5-centymetrowych okrzemek potrzeba 1000 lat, to jak długo będzie tam leżał martwy wieloryb, czekając, aż okrzemki zgromadzą się wokół niego? Martwe wieloryby na dnie oceanów rozkładają się w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Nawet ich kości w końcu znikają. Dali mi trochę ziemi okrzemkowej. Na powierzchni 0,2 metra kwadratowego są ich tuziny, nawet do 60 szkieletów ryb. Szkielety ryb znajduje się w ziemi okrzemkowej. Mają rozszerzone skrzela i rozciągnięte płetwy. Umarły w przerażeniu. Cokolwiek się z nimi działo, było to dla nich przerażające. Znajdowane są tryliony skamielin ryb. Tak właśnie jest, jeśli chodzi o brzegi klifowe zbudowane z kredy w Dover w Anglii. Słowo kreda pochodzi od łacińskiego słowa kreta. Brzeg klifowy ma 90 metrów grubości. Został uformowany w wyniku katastrofy. Biblia mówi: wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią. Myślę, że w czasie pierwszego etapu potopu martwe istoty osadziły się. Potop reprezentuje Boży sąd nad tą planetą. Punkt numer 5 w teorii Howinda mówi o tym, że w czasie pierwszych kilku miesięcy potopu martwe zwierzęta osadziły się. Ludzie pytają, dlaczego nie znajduje się więcej skamielin ludzkich.
No cóż, ludzie są bardziej inteligentni niż zwierzęta. Ludzie będą unikać utonięcia aż do ostatniego momentu. Zwierzęta, które są zaraz pod powierzchnią lub są przysypane bardzo niewielką ilością gleby, nie skamienieją. Pomyślcie o tych milionach bawołów, które zostały wybite na zachodzie w ciągu ostatnich kilkuset lat. Żaden z nich nie skamieniał, ponieważ żaden nie został przysypany. Skamieliny tworzą się tylko wówczas, kiedy zwierzęta są pogrzebane dość głęboko i w dość szybkim tempie, zanim zdążą się rozłożyć. Mervyn Lubenow mówi, że zostało znalezionych około 4000 kawałków szczątków ludzkich. Uważam, że mamy mniej znalezionych skamielin ludzkich, ponieważ ludzie są bardziej inteligentni i unikali utonięcia do ostatniej możliwej chwili. Dlatego nie stali się skamieliną. Mówimy o tym na DVD numer 7. Drzewa, które zostały wyrwane z korzeniami, unosiły się w postaci pni w zbitej masie wielkości Teksasu. Zostały przysypane i stały się złożami węgla, które widzimy dzisiaj. Płynąca woda wywołuje pewne interesujące zjawisko. Kiedy woda płynie, automatycznie segreguje rzeczy. Może utworzyć 5 do 6 warstw równocześnie. Istnieje kaseta wideo zatytułowana Eksperymenty w warstwowaniu. Pokazuje ona, że górna warstwa może być starsza od dolnej. Kiedy woda płynie, tworzy wiele warstw równocześnie. Płynąca woda czyni różne niezwykłe rzeczy. Jak wielu z was widziało przedmiot, który można kupić w sklepie, 2 kawałki szkła, a między nimi kolorowy piasek? Kiedy się go odwraca, bardzo szybko formują się różne warstwy. To nie zajmuje wiele czasu. Warstwowanie może nastąpić bardzo szybko. Podwodne obsunięcia się ziemi, takie jak widzieliśmy w Indonezji w 2004 roku, mogą wywoływać coś, co nazywamy prądem zawiesinowym i powodować potężne zniszczenia pod wodą, wywołując na powierzchni tsunami, które zabiło 250 tysięcy ludzi. W roku 1929 miało miejsce podwodne obsunięcie się ziemi, które osiągnęło prędkość 110 km na godzinę. Przecięło 2 transatlantyckie kable. Objęło ono powierzchnię ponad 100 tysięcy km kwadratowych. Jest to mniej więcej wielkość Ohio. Jedno obsunięcie ziemi pod wodą. Podczas potopu woda wirowała. Martwe zwierzęta łapały się w te małe wiry zwane prądami wirowymi. Kiedy idziecie wzdłuż rzeki, widzicie, jak rzeka płynie w jednym kierunku, ale po bokach pojawiają się małe prądy wirujące, wirująca woda. W czasie potopu właśnie coś takiego miało miejsce, ale na skalę globalną. Kiedy zwierzęta unosiły się na wodzie przez kilka tygodni, zaczynały gnić. Odpadały im głowy, ogony i nogi, a kiedy w końcu były przysypywane, stawały się jednym wielkim galimatiasem kości. Zauważcie, że ten szkielet kręgosłupa nie ma głowy ani nóg, tylko kręgosłup. Podwodne obsunięcia ziemi czynią wielkie zniszczenia, a zwierzęta pogrzebane pod samą powierzchnią, pod mułem, mogą stać się taką plątaniną. Cmentarzyska skamielin są bardzo powszechne na całym świecie. Znaleziono skupiska skamielin, które wyglądają niczym sprasowane kloce. Kiedy pojedziecie zobaczyć pomnik San Jacinto w Teksasie, gdzie Santa Ana ze swoją armią został pokonany przez Teksańczyków, cały pomnik jest zrobiony ze skamielin. Patrzycie na bryły skał, wyglądają jak wielkie bryły kamieni i nimi są. Kiedy podejdziecie bliżej, widać w nich miliardy malutkich skamielin. Tutaj mamy 4 zwierząt, które zostały znalezione skamieniałe w pozycji pływania. Trzymały głowy ponad powierzchnią wody. Wierzę, że prawdopodobnie utknęły w mule, który wytrącił się z wody i osiadł. Utonęły bądź umarły w trakcie pływania. W pewnym miejscu w Afryce, zwanym formacją Karoo, mówi się, że jest tam 800 tysięcy milionów szkieletów zwierząt kręgowych. Wiele zwierząt zginęło równocześnie. W belgijskiej kopalni węgla znaleziono szkielety iguanodona, które ułożone były pionowo w 30-metrowej warstwie skał. W Kanadzie, na wyspie Axel, znaleziono skamieniałe pnie sekwoi. Możecie pojechać na wyspę Axel, tam nie ma żadnych drzew. A z pewnością nie rosną tam drzewa sekwoi. Skąd się tam wzięły skamieniałe pnie sekwoi? Ludzie mówią, czyż nie potrzeba milionów lat, aby rzeczy uległy skamienieniu? Nie. Rzeczy mogą zamienić się w skamielinę szybko. Można podać wiele przykładów na to, że rzeczy mogą zamienić się w skamielinę w ciągu czasu krótszego niż 100 lat. W Oregonie znaleziono 2 skamieniałe podkowy końskie. Tu na tym zdjęciu jest skamieniałe koło wodne. Minerały zastąpiły drewno.
Mamy skamieniałe drewno opałowe. A tu jest kołowrotek, który utknął w skale. Mówią, że skała ma 300 milionów lat. A tak przy okazji, jeśli ktoś z was chce zarobić trochę pieniędzy, Uniwersytet w Chattanooga w Tennessee zbadał to, rozmawiał z właścicielem, przeanalizował całą rzecz, mówiąc: człowieku, to niesamowite, kołowrotek w skale. Gdyby udało się wam zlokalizować tego właściciela i skontaktować mnie z nim, chciałbym się dowiedzieć, czy on nie chciałby wypożyczyć do naszego muzeum tego kołowrotka. Jeśli ktoś może, odnajdźcie właściciela, Dana Jonesa. Znajdźcie go. Dajcie mi jego numer telefonu, żebym mógł z nim porozmawiać. Dam wam za to $50. Eksperci geologii z Uniwersytetu w Chattanooga nie mogą tego wyjaśnić. W jaki sposób kołowrotek znalazł się w skale? Gdybyście pojechali do Waycross, Georgia, do południowego Forest Wild, mają tam na wystawie zmumifikowanego psa, który utknął w drzewie. Widocznie pies ścigał po drzewie kunę i utknął tam i uległ mumifikacji. Drzewo wciąż żyło, a psa nazwali uwięziony. Tu mamy skamieniały but kowboja wraz z jego nogą. Mam tu artykuł zatytułowany Zwapniały kowboj. Oto skamieniała ryba, która rodzi. A tu skamieniały młotek znaleziony na Hawajach. Skamieniały kapelusz znaleziony w Nowej Zelandii. Skamieniała kredka znaleziona w Arizonie. Skamieniała poduszeczka znaleziona w Wisconsin. Znaleziono mężczyznę na plaży w Montanie. Był skamieniały. Jest to historia o skamieniałym człowieku znalezionym w Gainsborough w Tennessee. Umarł w 1881 roku. Pogrzebano go. 14 lat później, kiedy umarła jego żona, chciano pochować ją obok niego. Wykopali dół, żeby ją pochować, ale do grobu przedostała się woda. Powiedzieli: o, nie możemy pochować jej w wodzie, więc pochowali ją w innym miejscu. Później dzieci zaczęły się martwić o dziadka, który leżał pochowany w wodzie, a więc odkopali grób. Ciało, które było w środku, zamieniło się w kamień, z wyjątkiem rąk, które zgniły. Reszta ciała skamieniała, będąc w trumnie przez 14 lat. The rest of the body had petrified in 14 years in a coffin in Tennessee. Mężczyzna odnaleziony przez Toma Dunbara w Fort Benton w Montanie miał 1,73 m wzrostu. Wielu lekarzy badało jego ciało. Mówili: to jest całkowicie skamieniały człowiek. Nie tylko kości skamieniały, ale cały człowiek. Była pewna kobieta w São Paulo w Brazylii, miała 62 lata. Poszła do lekarza i powiedziała, że czuje ból w boku. Prześwietlono ją i znaleziono w jej wnętrzu skamieniały szkielet dziecka. Była w ciąży, a nie wiedziała o tym. Dziecko umarło i zamieniło się w kamień wewnątrz ciała kobiety. Lekarz, który ją badał, powiedział: wygląda na to, że dziecko miało się już urodzić. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem z Maryland. Powiedział: byłem kierowcą karetki. Pewnego dnia wieźliśmy do szpitala kobietę w Snowden, w stanie Washington. Oto jego numer telefonu, jeśli chcecie osobiście porozmawiać z Brianem. Powiedział: zabrano ją do szpitala, żeby usunąć skamieniały płód. Płód zamienił się w kamień w jej ciele. Tu mamy skamieniałe worki mąki znalezione w Eureka Springs w Arkansas. Skamieniały korniszon znaleziony w Montanie. Jest w moim muzeum. Został znaleziony w tym słoiku. Pewien człowiek wysłał mi go. Powiedział: znalazłem skamieniały ogórek w słoiku. Pokrywka zardzewiała. Chciałbyś go do swojego muzeum? Odpowiedziałem: oczywiście. Kto przy zdrowych zmysłach nie chciałby skamieniałego ogórka do swojego muzeum? Oto skamieniały muchomor. Shirley w Illinois jest niesamowite muzeum, zwane Muzeum Kamieni Szlachetnych i Minerałów. Gdybyście kiedykolwiek przejeżdżali w pobliżu tego miejsca, zatrzymajcie się i zobaczcie je. Dzieciak z tego zdjęcia przysłał mi skamieniałe żołędzie. Ma 7 lat. Powiedział: włożyłem żołędzie do wiadra z wodą, mając nadzieję, że zakiełkują, i zapomniałem o nich. Rok później, kiedy mama znalazła je na werandzie za domem, zamieniły się w tym wiadrze z wodą w kamienie. Skamieniałe żołędzie. W Muzeum Ripley's na Florydzie jest kiść skamieniałych orzeszków ziemnych. Tu są skamieniałe brykiety węgla drzewnego. Mamy je w naszym muzeum. Przyjedźcie do Pensacoli i zobaczcie skamieniałe brykiety węgla drzewnego. A tu jest coś, co wygląda na skamieniały kokos. Mamy go w naszym muzeum w Pensacoli. Tu jest skamieniałe ramię ośmiornicy, do którego odnosiłem się wcześniej. To jest kopia.
Mam artykuł opublikowany w roku 1909 o tym, jak uzyskać skamieniałe drewno. Od wieków ludzie znali metodę uzyskiwania skamieniałego drewna, aby mogło dłużej przetrwać. Ludzie mówią, czyż skamieliny zwierząt, które są do siebie podobne, nie są znajdowane w tych samych warstwach? Czyż to nie dowodzi ewolucji, że gady są znajdowane w tej samej warstwie? Nawet jeśli jest jakaś segregacja skamielin, to nie jest dowód na ewolucję, to jest pewne. Podręczniki uczą, że warstwy są dobrze posegregowane, ale to po prostu nie jest prawda. Pewien człowiek, David Robb, jest chyba profesorem na Uniwersytecie w Chicago, powiedział... Jedną z ironii tkwiących w debacie między ewolucjonistami a kreacjonistami jest to, że kreacjoniści przyjęli błędną koncepcję, że zapis kopalny wskazuje na szczegółowy i systematyczny progres. I robią wszystko, co mogą, aby dostosować ten fakt do ich geologii potopu. Warstwy nie układają się w porządku, w którym oni by chcieli, abyś ty myślał, że się układają. Niles Eldridge powiedział, określamy wiek warstw po skamielinach i wiek skamielin po warstwach. Jest to błędne koło w rozumowaniu. Jeśli istnieje jakaś segregacja zapisu kopalnego, można ją znacznie lepiej wyjaśnić za pomocą potopu. Płynąca w czasie potopu woda robi różne interesujące rzeczy. Istnieje pewne zjawisko zwane kawitacją. Miało miejsce w kanionie Glendam w Arizonie. Woda płynęła zbyt szybko i wessała skały ze ściany kanionu. W ciągu około 20 sekund teren wielkości boiska do koszykówki zamienił się w obszar o głębokości ponad 1 metra, wysysając skały ze ścian kanionu z powodu kawitacji. Mamy jeszcze jedno zjawisko, zwane wyrywaniem hydraulicznym, będące dodatkiem do abrazji. Płynąca woda potopu zbierała okruchy skalne i to nie była już tylko płynąca woda, ale coś, niczym płynny papier ścierny. Niosła za sobą żwir, skały, muł, pnie drzew i inne rzeczy. Powodowała erozję litej skały, powodowała abrazję skały. Istnieje również zjawisko zwane upłynnianiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy na ziarenka piasku jest wywierane ciśnienie, a potem to ciśnienie ustępuje. Jeśli pójdziecie na plażę w Pensacoli i wejdziecie do wody po kolana i chwilę tam postoicie, kiedy przychodzi fala, jej wierzchołek waży więcej niż jej podstawa. Jest w nim więcej wody. Wierzchołek fali spycha piasek pod waszymi stopami w dół. A kiedy przechodzi podstawa fali, nacisk ustępuje. Kiedy woda jest wypierana z ziarenek piasku, zaczynają one wyskakiwać do góry. To zjawisko jest nazywane upłynnianiem. Co by się stało w czasie globalnego potopu, gdyby Ziemia obracała się poniżej Księżyca? Mielibyśmy przypływy i odpływy, które by się wznosiły i opadały na wysokość 60 metrów. 60-metrowe zmiany pływowe co 6 godzin i 25 minut. Upłynnianie miałoby światowy zasięg z powodu takiej powodzi. Podniosłoby to poziom wód o 60 metrów. Woda wywierałaby nacisk na osady, a potem nacisk by ustępował. To spowodowałoby różnego rodzaju segregację warstw, która następowałaby bardzo szybko. Pewien człowiek wziął ogromne akwarium i wstawił na dno termofor wykonany z gumowej maty z mnóstwem małych otworów i przymocował go do węża. Położył to na dnie pustego akwarium. Potem wziął betoniarkę i zmieszał kamienie, żwir, piasek, wymieszał wszystko razem. Włączając w to martwe ryby, płazy, gady i ssaki. Wymieszał to wszystko razem i wrzucił do akwarium. Kiedy uruchomił wąż, akwarium zaczęło się napełniać. Woda przepłynęła przez otwory w termoforze. Gdy termofor zaczął się unosić z powodu podnoszącego się poziomu wody, zaczął automatycznie podnosić rzeczy do góry, a one znów opadały na dno. Upłynnianie. I były one segregowane zgodnie ze swoją gęstością. Ten człowiek odkrył, że kiedy akwarium się napełniło, wszystko zostało posegregowane w następującej kolejności. Ptaki, ssaki, gady i płazy. Powiedzą wam, że jest to kolejność, w jakiej ewoluowały. Ryby powinny być na samym dnie, potem płazy, gady, ssaki. Ewolucjoniści powiedzą wam, że właśnie w taki sposób one ewoluowały. Nie, one nie występują w takiej kolejności, to po pierwsze. A jeśli nawet tak, upłynnianie lub potop wyjaśniają to najlepiej. Znacznie więcej na ten temat znajdziecie w książce Walta Browna. Ponieważ niektóre warstwy mają mniejszą gęstość, są przykrywane warstwami o większej gęstości. W sprzyjających warunkach warstwa o mniejszej gęstości nagle utoruje sobie drogę i wystrzeli w górę i to jest przyczyną powstawania słupów piasku. Te słupy piasku mogą stwardnieć. Prawdopodobnie Ayers Rock w Australii jest gigantycznym słupem piasku.
Potop najlepiej to wyjaśnia. Kiedy przyjrzymy się tym słupom piasku bliżej, dostrzeżemy, że są pokryte pęcherzykami powietrza. Są pokryte tunelami, którymi wydostawało się powietrze. Podczas trzęsienia ziemi woda wydostaje się na powierzchnię. Górna część ziemi może stać się niczym zupa. W Japonii było trzęsienie ziemi, które dosłownie topiło budynki. Budynki tonęły w ziemi. A to wszystko przez zjawisko zwane upłynnianiem. Woda wydobywająca się na powierzchni, układająca rzeczy, ziarenka piasku luzem, prawie jak lotny piasek. Ewolucjoniści powiedzą, Hoind, czy nie wiesz, że ptaki znajdowane są na samej górze? To jest dowód na to, że ptaki ewoluowały jako ostatnie. A małże są znajdowane na samym dnie. To jest dowód na to, że małże ewoluowały jako pierwsze, a ja powiem, cóż istnieje, lepsze wyjaśnienie. Być może małże są znajdowane na samym dnie ze względu na środowisko, w którym żyły, ze względu na miejsce ich zamieszkania. Małże zostaną przysypane jako pierwsze w czasie potopu. One już i tak są na dnie. Ptak zostanie pogrzebany na samym końcu, ponieważ może latać tak długo, aż zabraknie mu powietrza. Może zwierzęta zostały posegregowane zgodnie ze swoją inteligencją, tak jak wszyscy wiemy, małże nie są zbyt inteligentne. Może zostały posegregowane zgodnie ze swoją umiejętnością poruszania się. Małże nie biegają zbyt szybko. Może są posegregowane na podstawie ich gęstości. Segregacji z kamielin, jeśli taka w ogóle istnieje, nie można wyjaśnić za pomocą ewolucji. Można ją znacznie lepiej wyjaśnić za pomocą potopu. Biblia mówi, że woda pokryła całą ziemię. Wszystkie wysokie wzgórza zostały przykryte, góry zostały przykryte. Potem wody uśmierzyły się, co oznacza, że opadły. Tłumaczenie NIV mówi, że wody cofnęły się. Nie, one się nie cofnęły i nie było dzikich zwierząt. NIV pomyliło się w tym wersecie dwa razy. Podczas powodzi zwierzęta były absolutnie oswojone. Wody się nie cofnęły, wody zostały uśmierzone. Biblia mówi, wody stanęły nad górami. Psalm 104, wersety 5 i 6. Hugh Ross naucza, że w czasach Noego miała miejsce lokalna powódź. Przepraszam bardzo, czy woda stojąca 10 metrów powyżej najwyższej góry to powódź lokalna? Chciałbym to zobaczyć. Kiedy uczestniczyłem w debacie z Hugh Rossem, zapytałem, doktorze Ross, czy wierzy pan w globalną powódź w czasach Noego? A on odpowiedział, wierzę w powódź uniwersalną. Cóż? To wymijająca odpowiedź. Zapytałem, co pan ma na myśli, mówiąc powódź uniwersalną? On powiedział, powódź zatopiła mały świat Noego, zatopiła dolinę, w której mieszkał. Powiedziałem, czy mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie, gdyby to była tylko lokalna powódź, która zatopiła dolinę, w której mieszkał, po co Bóg miałby mówić Noemu, żeby zbudował tę potężną łódź i napełnił ją zwierzętami i mieszkał tam przez rok czasu? Dlaczego nie powiedział Noemu, żeby się po prostu przeprowadził do innego miejsca? Idea lokalnej powodzi jest niemądra przez duże N. Ludzie mówią, skoro świat został przykryty wodą, gdzie ona się później podziała? Podczas ostatnich miesięcy potopu niestabilne płyty skorupy ziemskiej zaczęły się przemieszczać, a niektóre miejsca zatonęły. Niektóre cienkie miejsca tonęły, inne podnosiły się. Woda pospiesznie wypełniała zagłębienia, powodując szybką erozję. Biblia w Psalmie 104 mówi, ustąpiły, gdyś je zgromił. Tu jest mowa o wodach. Rozpierzchły się na głos grzmotu Twego. Wody rozpierzchły się. Podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Tymi miejscami są oceany. Góry podniosły się, woda zalała nisko położone miejsca. Gdybyśmy napełnili tę salę wodą na głębokość ponad 1 metra, jestem pewien, że pastor byłby zły, ale zróbmy to w imię eksperymentu naukowego dla dobra nauki. Napełnimy tę salę wodą na głębokość ponad 1 metra. Potem poprosimy wszystkich mężczyzn, aby podnieśli budynek z jednej strony. Oni podniosą budynek z jednej strony, cała woda przeleje się na drugi koniec budynku. To logiczne. Skoro ziemia była pokryta wodą i niektóre miejsca zaczęły tonąć, inne miejsca podnosiły się. To trochę tak jak z łóżkiem wodnym. Jak wielu z was spało na łóżku wodnym? Moja żona ma tylko 1,50 m wzrostu. Kiedy ona już mocno śpi po swojej stronie łóżka wodnego, nie lubię łóżek wodnych, nie mamy takiego w domu, ale kilka razy spaliśmy na takim. Czekam, aż moja żona mocno zaśnie po swojej stronie. Skradam się na paluszkach, staję na krześle, skaczę do góry tak wysoko, jak tylko mogę i ląduję po mojej stronie łóżka.
Ona frunie aż do sufitu i spada na dół, a ja śpię na kanapie, bo i tak nie lubię łóżek wodnych. Z pewnością, jeśli jedno miejsce opada, inne podnosi się. W czasie potopu skorupa ziemska prawdopodobnie znacznie się wyginała. I wyginała się prawdopodobnie dalej przez kolejne kilkaset, a może nawet kilka tysięcy lat po potopie. Właściwie to uważam, że ona wciąż się trochę porusza, powodując trzęsienia ziemi. Pod powierzchnią skorupy ziemskiej wciąż może być uwięziona woda. Część wody została uwolniona, mówi o tym teoria hydropłyt. Płyty osadziły się, a pod nimi została uwięziona woda. Wciąż istnieją potężne tereny z uwięzioną wewnątrz wodą. Czy wiedzieliście, że na dnie oceanów są podwodne kanały termalne? Gorąca woda tryska z dna oceanu. Skąd ona się bierze? Czyż ona nie pochodzi z większych głębokości niż dno oceanów? Pod skorupą ziemską jest wciąż woda, która została tam uwięziona. Skorupa ziemska pod oceanem jest dość cienka, od 5 do 8 kilometrów. Kontynentalna skorupa ziemska ma około 48 kilometrów grubości. Każdy nauczyciel geografii wam to powie. Zostało to dość dobrze określone na podstawie fal sejsmicznych. Ziemia jest pęknięta. Tak to rozumiem, płyty przemieszczają się, one wciąż się trochę ruszają. Zgodnie z tą mapą, Pensacola ma zerowe szanse na trzęsienie ziemi, ale niektóre miejsca mają dużą szansę na trzęsienie ziemi. Pęknięcia zostały namierzone i one są wciąż aktywne, wciąż się przemieszczają. Ziemia jest jak wielki balon z wodą. Unosi się, wygina się do góry i w dół. Mówimy tylko o kilku milach na mającej 12 800 km ziemi. Woda wylewa się, tworząc ogromne kaniony poerozyjne. Na południe od Houston kilka lat temu była powódź w New Brownsville w Teksasie. Rzeka wylała, przerwała tamę i spowodowała niesamowitą erozję. Kiedy polecicie na zachód i spojrzycie na niektóre struktury erozji, to jest po prostu niewiarygodne, jak wielkiej erozji doświadczyła ta planeta. Widzicie tu trzech plotkarzy, spiczaste skały sterczące z ziemi, a tu pingwiny. Albo pojedźcie zobaczyć Park Narodowy Arches w Utah, albo Bryce Canyon. Zobaczycie tam skały sterczące w górę. Powiedzą wam, że erozja tych skał zajęła miliony lat. Tak, chłopcy i dziewczęta, miliony lat erozji. Nie sądzę. A to jest mój ogród. O, tu jest moje pióro. Na tej kupie śmieci. Pewnego razu padało i pojawiły się ślady erozji. A oto miliony lat erozji na autostradzie wybudowanej kilka miesięcy temu. Czy to są miliony lat erozji? Nie sądzę. Myślę, że to są moje okulary. Erozja może nastąpić bardzo szybko. Olbrzymie ślady erozji są widoczne w Washington i Idaho na skutek powodzi w Missouri. Wierzę, że istniała zapora lodu. Wierzę, że to się stało po prawdziwej powodzi w czasach Noego, może kilkaset lat później. Czapy lodowe topiły się, ale spora ilość wody została uwięziona. Nagle wydostała się, spłynęła do Portland w Oregonie. Dokonała potężnej erozji. Po drodze jest wodospad, jeden z największych na świecie. Dry Falls w stanie Washington. Ale nie płynie z niego woda, jest całkowicie suchy. Wtedy, kiedy płynęła, był prawdopodobnie większy niż wszystkie wodospady na świecie razem wzięte. Możecie dowiedzieć się więcej o Dry Falls w stanie Washington, jeśli chcecie trochę poczytać. Interesujące jest również to, że prawie wszystkie łańcuchy górskie na świecie podążają za linią brzegową. Tak jak Walt Brown wspomniał w swojej teorii, hydropłyt dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że uformowały się w tym samym czasie na skutek tego samego wydarzenia. Góry się podniosły, doliny opadły w dół. Powódź w Teksasie, kiedy wylała rzeka Guadalupe, przybyło jej 75 cm wody w ciągu jednego tygodnia. Woda przelała się przez zaporę przelewową i wyrządziła na terenie wokół miasta ogromne zniszczenia. W litej skale wapniowej wyrzeźbiła kanion o długości 1,5 kilometra, ponad 15 metrów głębokości i setek metrów szerokości. Mieszkańcy z nadrzeki Guadalupe likwidują zniszczenia po powodzi. W niektórych miejscach 20 metrów głębokości. Pamiętajcie o tym, że woda wyrzeźbiła ten kanion w litej skale. Jedna malutka powódź, 75 cm deszczu w ciągu tygodnia.
Wygięte warstwy skał można także znaleźć na całym świecie. Te wygięte warstwy skał wskazują na to, że skała została wygięta, podczas gdy wciąż była miękka. Jeśli zegniecie twardą skałę, rozpadnie się na kawałki, a wzdłuż zgięć pojawią się małe linie pęknięć. Byłem w Crystal Cove State Park w Los Angeles. Widziałem powyginane skały, wszedłem wyżej, żeby zrobić zdjęcie z bliska. Im bliżej podchodziłem, tym większe dostrzegałem zamieszanie, ponieważ tam nie ma linii pęknięć. Te wszystkie tuziny warstw były wciąż miękkim mułem, kiedy zostały wygięte, a potem stwardniały. Wszystkie warstwy skalne, które widzicie na ziemi, które zostały wygięte, były kiedyś miękkie w tym samym okresie czasu. Nie pochodzą z różnych epok. Mój przyjaciel jest pilotem. Wysłał mi to zdjęcie. Powiedział, kiedy lecimy nad Wielkim Kanionem, po bokach kanionu znajdują się otwory krasowe. Woda dostaje się do tych otworów, płynie w dół, kto wie jak daleko, a potem tryska z boków do kanionu. Jeśli erozja będzie następowała dalej w taki sposób, otwory krasowe zostaną wypłukane i utworzy się kolejny boczny kanion. Po potopie w czasach Noego najpierw wyschła powierzchnia, a wnętrze wciąż było miękką, błotnistą ziemią, która powoli wysychała. Kiedy wysychała, kurczyła się, powodując powstawanie zmarszczek na powierzchni. Kiedy podnosiły się góry, tworzyły się skały metamorficzne. Wierzę, że one się tworzyły podczas potopu i po nim. Sceptycy mówią, czekaj, w jaki sposób kangury dostały się do Australii i dlaczego występują tylko tam? Wierzę, że kiedy skończył się potop, oceany były mniejsze niż dzisiaj. Dziś 70% ziemi jest pod wodą. Nie sądzę, żeby tak było zaraz po tym, gdy Noe wyszedł z Arki. Kiedy spojrzycie na tę mapę, zobaczycie, że Anglia i Irlandia były częścią Francji. Gdybyście obniżyli poziom wody tylko 80 do 120 metrów, wszystko pomiędzy Anglią a Francją wyschłoby. Tu prawdopodobnie biegła linia plaży. Możecie ją zobaczyć z tego ujęcia satelitarnego. Jeśli bardzo uważnie się przyjrzycie, możecie zauważyć, że to jest Anglia i Irlandia. Możecie dostrzec pod wodą poprzednią linię plaży. Woda tam jest naprawdę bardzo płytka. Pomiędzy Alaską a Rosją woda ma tylko około 18 metrów głębokości. Gdybyście obniżyli poziom wód w oceanach o 18 metrów, Rosja i Alaska połączyłyby się. Gdybyście podnieśli poziom wód w oceanach, cała Ameryka Środkowa zostałaby zatopiona. Gdybyście podnieśli poziom wody w oceanach jedynie o 10%, tak wyglądałaby teraz Ameryka. Jedna mała wyspa na obszarze Apalachów i teren gór skalistych. I to wszystko. Cała Ameryka Środkowa zostałaby zatopiona. Czy wiecie, że Chicago jest położone jedynie 180 metrów powyżej poziomu morza? 180 metrów. To jak stąd do znaku stopu. Dwa boiska do piłki nożnej. Tyle nad poziomem morza leży Chicago. Gdybyście obniżyli poziom wody w oceanach o 80 do 120 metrów, Floryda stałaby się olbrzymia, Kuba zostałaby przyłączona do Florydy. Wierzę, że pod koniec potopu, kiedy oceany napełniły się wodą, wszystko się ustabilizowało, a potem czapy lodowe roztopiły się, podnosząc poziom wód w oceanach jeszcze bardziej. W Oceanie Atlantyckim było prawdopodobnie zbyt dużo wody i ona przelała się do Zatoki Meksykańskiej. Powiemy sobie o tym więcej za chwilę. Zatoka Pensacola i Zatoka Mobile mają około 2 metrów głębokości. W Zatoce Pensacola można niemal w każdym miejscu dotknąć stopami dna. Gdybyście obniżyli poziom wód o 80 do 120 metrów, Australia połączyłaby się z Wietnamem. Woda pomiędzy Wietnamem i Australią jest bardzo płytka. Ludzie pytają, w jaki sposób kangury znalazły się w Australii. Doskoczyły tam. Właśnie w taki sposób się poruszają. Kangury, wombaty i misie koala nie są agresywne. W porównaniu do tygrysów nie są po prostu zbyt agresywne. Kiedy zwierzęta wyszły z Arki tutaj, w Turcji, tam gdzie Arka się zatrzymała, zaczęły się rozchodzić i zakładać swoje terytoria. Kangur znalazł mieszkanie i zaczął wychowywać dzieci. A tu znienacka przychodzą tygrysy. Ja chcę tę posiadłość. W porządku. Kangury były bardziej skłonne do ucieczki niż do walki. Mniej agresywne zwierzęta były ciągle spychane na peryferię migracji na obrzeża.
były bardziej skłonne do ucieczki niż do walki. I w ciągu kilku pokoleń, a może w ciągu 100 lat, kto wie, rozpierzchły się. Te, które nie uciekały, były zabijane i w końcu znalazły się tutaj, w Australii. W tym samym czasie, kiedy były spychane na peryferię migracji, nadeszła woda, ponieważ czapy lodowe zaczęły się topić. Kiedy czapy lodowe zaczęły się topić, poziom wody podniósł się i nagle Australia stała się miejscem schronienia. Teraz była już wyspą. Kiedyś była częścią lądu stałego. Kangury uciekły od tygrysów tak daleko, jak tylko mogły i właśnie tu utknęły w Australii. Dziś mamy szelf kontynentalny, ponieważ topniejący lód zwiększył głębokość oceanu. Gdyby skurczyć Ziemię do wymiarów tego globusa, nawet byście nie mogli znaleźć Mount Everestu. Czy kiedykolwiek widzieliście takie globusy z wypukłościami? Można poczuć pod palcami góry. To jest bzdura. Oni muszą mocno wyolbrzymiać te góry. Gdyby skurczyć Ziemię do rozmiaru kuli bilardowej, Ziemia byłaby bardziej okrągła i gładsza niż kula bilardowa. Mam na myśli to, że 8-kilometrowa góra na 12 800-kilometrowej Ziemi nic nie znaczy. Mówiliśmy o tym, jak podnoszenie się poziomu wód w oceanach szybko zmienia kształt kontynentów. To samo czyni obniżanie się poziomu wód w oceanach. Myślę, że erozja kanionów nastąpiła po potopie. Minneapolis na przykład jest położone około 204 metrów nad poziomem morza. Rzeka Mississippi biegnie od Minneapolis do Nowego Orleanu. Jest to odległość około 1850 km. I kiedy rzeka Mississippi płynie, obniża swój poziom o 200 metrów na 1850 km. To jest około 11 cm na każdy kilometr. Mississippi musi przepłynąć pełny kilometr, żeby obniżyć swój poziom o 11 cm. Bardzo mały spadek, bardzo wolno postępujący. Jeśli wybudujecie tamę na Wielkim Kanionie, miejsce za tamą wypełni naprawdę duże jezioro. Podręczniki mówią, w ciągu milionów lat rzeka Colorado wyżłobiła Wielki Kanion w litej skale. Nie sądzę, żeby tak było. Badałem Wielki Kanion dosyć intensywnie. Wielki Kanion musiał się uformować na skutek potężnej erozji. Mówimy o tym na DVD numer 4 i tak jak widzieliście to na nagraniu wideo dotyczącym teorii hydropłyt Walta Browna. Wielki Kanion jest pewnego rodzaju zagadką, ponieważ rzeka Colorado robi pętle tam i z powrotem, ale ma również strome brzegi. Robiąca pętle rzeka, taka jak Mississippi, jest zazwyczaj oznaką łagodnego nachylenia. Stopniowo nachylającej się ziemi, tak, żeby rzeka mogła płynąć tam i z powrotem. Strome brzegi zazwyczaj wskazują na szybko płynącą rzekę o wysokim nachyleniu. Wielki Kanion ma te dwie rzeczy, strome zbocze, pętle i meandry. Ewolucjonista powie, zastanawiam się, w jaki sposób ta rzeka utworzyła ten kanion, a ja mówię, rzeka nie utworzyła kanionu. Potop utworzył kanion w bardzo szybkim tempie. Jedna katastrofa może naprawdę przearanżować miejsce stania nieruchomości. W 1964 roku na Alasce było trzęsienie ziemi, które spowodowało zapadnięcie się okolicy o 12 do 15 metrów. Byłem w Turnigan Heights, w pobliżu Anchorage na Alasce. W ciągu zaledwie kilku sekund społeczeństwo doświadczyło potężnych zniszczeń. Kiedy szczyt góry Świętej Heleny wyleciał w powietrze, cała północna strona góry zsunęła się do doliny. Moja siostra mieszkała w pobliżu tego miejsca, kiedy to się wydarzyło. Gdy szczyt góry osunął się na bok, odkorkował wulkan. Para oraz popiół wystrzeliły z wulkanu z prędkością około 160 km na godzinę. Chmura popiołu pokryła całą okolicę. W ogrodzie mojej siostry było około 15 cm popiołu. Około 60 osób zginęło w wyniku wyrzucenia przez górę Świętej Heleny popiołu i pary. Część popiołu wylądowała w Nowym Jorku. Większość popiołu wylądowała tak, jak widzicie na tej mapie. Góra Świętej Heleny, dzień zagłady. Tu na czerwono zaznaczone są napływy piroklastycznego materiału, a na brązowo osady muł. Osady pochodzące z lawiny gruzu. Sama tylko eksplozja pary i energii wywracała drzewa w strefie zaznaczonej jasno-brązowym kolorem. A Góra Świętej Heleny była tylko małym wulkanem, jeśli chodzi o standard wulkanów. W niczym nie przypominała Krakatau w Indonezji. Kiedy kłębiąca się masa sunęła w dół po zboczu góry, automatycznie układała się w warstwy.
Błoto spływające w dół przykryło bryły lodu, które wyleciały z wulkanu, kiedy miała miejsce erupcja. Tu jest ciężarówka do połowy zagrzebana w błocie. Wulkan wyrzucił tyle błota, że każdy człowiek na Ziemi mógłby dostać tonę błota. Mogłoby ono napełnić około 8 metrów sześciennych wywrotki w ciągu każdej sekundy. 24 godziny na dobę przez 600 lat. Właśnie taka ilość błota została wyrzucona z tego wulkanu. Kiedy błoto płynęło w dół, zalewało bryły lodu o wielkości domu. Zostały one wyrzucone przez wulkan. Góra była kiedyś pokryta lodowcem. To była piękna góra. Bryły lodu pod wpływem gorącego błota eksplodowały, tworząc doły erozyjne. To stało się w ciągu kilku sekund. A niektórzy nauczyciele przyprowadzą tam pewnego dnia uczniów i powiedzą: dziewczęta i chłopcy, czy widzicie erozję wzdłuż tego dołu? Trwała ona miliony lat. Nie, proszę pana, mój tato widział, jak to się działo. To zajęło około 50 sekund. Odsunięcie się ziemi 18 maja 80 roku przysypało rzekę i drogę prowadzącą do jeziora Spirit na głębokość 30 metrów. Przysypało również większość innych obszarów odpływowych na terenie około 60 km kwadratowych w górnej części Tuttle Valley i zatkało ujście rzeki. Przez 22 miesiące woda nie miała żadnej ustalonej trasy do rzeki spławnej. Potem, 19 marca 1982 roku, erupcja roztopiła ogromną ilość śniegu, który się nagromadził w kraterze w czasie zimy. Woda zmieszana z sypkim materiałem ze zboczy góry doprowadziła do powstania ogromnych napływów błota. W ciągu 9 godzin, kiedy nikt nie patrzył, to wydarzyło się w nocy, potok błota wyrzeźbił w większej części doliny zintegrowany system drenażu i na nowo otworzył drogę do Oceanu Spokojnego. Drenaż zawierał w sobie przynajmniej trzy kaniony o głębokości 30 metrów. Jeden z nich ma przydomek Mały Wielki Kanion, Tuttle, ponieważ stanowi 1/40 Wielkiego Kanionu. Woda cofnęła się za osuwisko błotne. Kiedy stała się zbyt głęboka, przelała się. Bardzo szybko wyrzeźbiła kaniony. Jeden z nich ma 300 metrów szerokości i 40 metrów głębokości. Wydarzyło się to w ciągu kilku godzin. Kiedy woda przelewa się przez tamę, bardzo szybko powoduje erozję. Macie tu w pobliżu przykład. Grassy Valley, na północ od Dayton w Tennessee. Cała woda z tego terenu ścieka do wielkiego otworu, a potem wydostaje się na powierzchnię, prawdopodobnie 12 km dalej w jaskini w pobliżu Dayton. Udałem się tam, aby zbadać jaskinię z Kurtem Weissem, który uczy w Bryan College. Weszliśmy do jaskini. On spędził wiele lat badając ją. Kiedyś była to prawdopodobnie jaskinia, która ciągnęła się aż do obszaru Chattanooga. Potem zapadła się. Ma teraz jedynie 8 km długości. To wszystko, co z niej zostało. Jeśli pojedziecie na południe, od Columbus, Georgia, jest tam miasto, które nazywa się Lumpkin. Jest tam olbrzymi obszar kanionu. To jest park narodowy. Ludzie sądzą, że ten obszar pełen kanionów powstał na skutek tego, że Kościół metodystyczny w 1830 roku nie zakładał rynien na swoim budynku. To doprowadziło do powstania małego wąwozu. Wąwóz stawał się coraz większy i większy, a teraz jest wyżłobioną ziemią o powierzchni kilkuset arów. A zaczęło się w 1830 roku. Kiedy zejdziecie do kanionów w pobliżu Góry Świętej Heleny, zobaczycie, że erozja była tam potężna. A boki kanionu ułożyły się w ładne, schludne warstwy. Oni powiedzą: poczekaj chwilę, to całe błoto napłynęło tu w tym samym momencie. Dlaczego ułożyło się w warstwy? Dlatego, że płynące błoto automatycznie układa się w warstwy. Weź słoik błota, dodaj do niego trochę wody, potrząśnij i odstaw. Błoto bardzo szybko ułoży się w warstwy. Na dnie tego dużego kanionu jest malutka rzeczka zwana rzeką Tuttle. Ma około 6 metrów szerokości. Ta mała rzeczka nie doprowadziła do powstania tego wielkiego kanionu. A ta mała rzeka na dnie wielkiego kanionu, zwana rzeką Colorado, również nie utworzyła tego kanionu. On został utworzony pod wpływem o wiele większej ilości wody niż to. Tak więc podręczniki okłamują was, kiedy mówią, że ta rzeka utworzyła ten kanion. Kiedy wybuchła Góra Świętej Heleny, powaliła na ziemię mnóstwo drzew na całym obszarze. Drzewa zostały powalone. To niewiarygodne, ile drzew zostało wyrwanych. Zablokowały rzeki. Nieprawdopodobne zniszczenie. Możecie zobaczyć wielkie ciężarówki obok tych potężnych drzew w stanie Oregon i Washington. Odholowano tyle drzew, ile zdołano.
Załadowano tysiące drzew na ciężarówki i uratowano jedynie 10% drewna. Tak wiele drzew zostało zdmuchniętych do jeziora Spirit, że można było dosłownie przejść po tym jeziorze. 2000 akrów pływającego drewna. Kiedy nurkowie wpłynęli pod ten unoszący się na wodzie gąszcz drewna, zauważyli coś interesującego. Niektóre drzewa unosiły się w pozycji pionowej. Są zalewane wodą. Koniec korzenia tonie. Kiedy się unoszą na wodzie w pozycji pionowej, powoli toną i osadzają się w błocie na dnie. Wiele drzew z Góry Świętej Heleny na obszarze jeziora Spirit już jest pokrytych osadami i zaczyna kamienieć. A to wydarzyło się jedynie 20 lat temu. Bardzo często na całym świecie drzewa są znajdowane w pozycji pionowej. Skamieniałe, stojące, przebiegające przez wiele warstw skalnych. Potop jest jedynym wyjaśnieniem tego zjawiska. Dużo więcej mówimy o tym na DVD numer 4. Kiedy skamieniałe drzewo upadnie, połamie się na polana. Nie wiem, czy kiedykolwiek ścinaliście drzewo na opał do kominka, ale kiedy ścina się drzewo, ono nie łamie się na polana automatycznie. Jak wielu z Was zauważyło takie zjawisko, które pojawia się przy ścinaniu drzewa? To zjawisko musiało mieć również miejsce, kiedy skamieniałe drzewo stało, a potem przewracało się, gdy muł był spod niego wypłukiwany. Nurkowie wpłynęli pod ten gąszcz drzew, żeby zobaczyć, co się stało. Kłody drewna obijały się o siebie z powodu wiejącego wiatru i obdzierały się z kory. Na dnie jeziora Spirit jest warstwa kory o grubości prawie 1 metra. Jeśli warstwa zostanie pokryta przez większą ilość szczątków, zamieni się w węgiel. Ateiści powiedzą, utworzenie się węgla zabiera miliony lat. Nie zabiera. Węgiel może się utworzyć w ciągu kilku godzin. Zostało przeprowadzonych wiele eksperymentów, w których węgiel jest tworzony bardzo szybko. W czasie potopu powstawał unoszący się na wodzie gąszcz drewna tak duży jak Teksas. Wiele owadów było w stanie przetrwać cały potop, podczas gdy ludzie nie. Owady mogły przetrwać potop poza arką, ale ten gąszcz drewna unosił się na wodzie i zostawiał za sobą smugę szczątku. Interesujące jest to, że węgiel prawie zawsze jest znajdowany w warstwach, szczelinach i w złożach, tak jak w Kentucky lub Illinois. Prowadziłem debatę z Eugenią Scott, która jest prezesem ateistycznej organizacji. I ona powiedziała, na środkowym zachodzie jest 80 warstw węgla. Ma rację. Powiedziała, jeśli przyjrzysz się ilości węgla na całym świecie, cała biomasa, lub inaczej wszystkie rośliny świata dzisiaj, nie byłaby w stanie utworzyć tyle paliwa kopalnego. I znów ma rację. Powiedziała, czy nie rozumiesz, że musiało minąć sporo czasu, żeby powstał cały ten węgiel? Nie, tu się myli. To, co wtedy miało miejsce, to był gąszcz drewna unoszący się na powierzchni wody w czasie potopu. Dryfował tam i z powrotem unoszony prądem i wiatrem. Zostawiał za sobą smugi szczątków oddzielone osadami. A później także smugi drewna i kory. I dlatego w ciągu jednego potopu może powstać 80 warstw węgla. W Montanie jest kopalnia. Warstwa węgla ma grubość 60 metrów i pokrywa powierzchnię 26 tysięcy kilometrów kwadratowych. Pod sufitem jednej z kopalni znaleziono ślady dinozaura. Wydobywali węgiel, patrzą w sufit, a tam na suficie ślady dinozaura. Cóż, w czasie powodzi dinozaury prawdopodobnie brodziły w tej płytkiej wodzie, stąpając po szczątkach i odpadach, to jest po gnijącym drewnie, i zostawiały ślady. Ślady były natychmiast wypełniane osadami. Skamieniałe drzewa w Alabamie są w pozycji stojącej i przebiegają przez dwa różne złoża drewna. Często złoża drewna, gdy się spędzi chwilę na kopaniu, pojawiają się razem, rozgałęzione złoża drewna. Jest to całkowity dowód na to, że węgiel utworzył się szybko, a nie przez miliony lat w różnych epokach. Ta kopalnia węgla w Montanie ma 60 metrów grubości. Od czasu do czasu w węglu są znajdowane przedmioty wykonane przez człowieka. Tu jest dzwonek znaleziony wewnątrz bryły węgla. A tu jest naczynie znalezione w litej skale, które ma ponoć 600 milionów lat. Pewna kobieta z Illinois rozłupała bryłę węgla i w środku znalazła złoty łańcuszek o długości 25 cm. W Iowa w kopalni węgla znaleziono ociosany kamień. A tu mamy żelazne naczynie znalezione w kopalni węgla w Oklahomie. A tu jest podeszwa buta znaleziona w Nevadzie wewnątrz kawałka węgla. Biblia mówi, wody rozpierzchły się lub opadły, zwolna ustępowały wody z ziemi.
Gdyby jakaś część ziemi zatonęła, wody wtargnęłyby w to miejsce, aby wypełnić dziurę. Ale potem uderzałyby w tę i z powrotem przez chwilę. Powstałyby fale pływowe uderzające tam i z powrotem. Biblia mówi w 8 rozdziale Księgi Rodzaju, że wody ustępowały i powracały. To jest hebrajski zwrot. Halak, wasup, ustępowanie i powracanie. Wierzę, że warstwy błota osadowego zostały położone w czasie potopu, a potem podniosły się góry, a doliny opadły. Warstwy poskręcały się i powyginały. A erozja zdjęła powierzchnię, deponując więcej warstw na szczycie. Dlatego też w geologii mamy coś takiego, co nazywa się niezgodnością zalegania warstw i potop najlepiej to wyjaśnia. Biblia mówi, i osiadła arka w 7 miesiącu. Noe nie wyszedł z arki aż do 13 miesiąca. Pozostał w arce przez 6 dodatkowych miesięcy. Dlaczego? Cóż, po pierwsze na zewnątrz nie było nic do jedzenia. Po drugie ziemia była wciąż błotniska, a wody wciąż ustępowały i powracały. Poza łodzią nie było jeszcze bezpiecznie. Noe prawdopodobnie dotknął dna, odciął ciężarki na kotwicy i potem arka znów się uniosła na wodzie i przepłynęła kilka kilometrów i znów osiadła. Stało się to dzięki kolejnej powracającej fali, ponieważ wody ustępowały i powracały. Mówimy o tych ciężarkach na DVD numer 3. Na zewnątrz i tak nie było nic, z czego można byłoby zbudować dom. Biblia mówi, że zwolna ustępowały wody z ziemi. A więc zgodnie z teorią Hollinga, czapy lodowe stopniowo topniały, powoli podnosząc poziom oceanu. W pierwszych kilkaset lat dawało czas na to, aby rozprzestrzenić się po całej ziemi. Bóg przyszedł i pomieszał ludzkie języki przy wieży Babel. Ludzie mówili, wynoszę się stąd, wyruszali w drogę. Rozprzestrzeniali się po świecie, mieli dzieci i wnuki, a w ciągu kilkuset lat napłynęła woda, a oni zostali uwięzieni tam, gdzie są po dzień dzisiejszy. Jest fantastyczna książka zatytułowana Po potopie, która mówi o tym, jak populacja ludzka rozprzestrzeniała się po świecie, albo książka pod tytułem Od Noego do Abrahama burzliwe lata. Ludzie przemierzyli Amerykę z obydwu stron. Przeszli cieśninę Beringa, kiedy poziom wód był niższy. Można było przejść piechotą od Anglii po Islandię, do Grenlandii i do Ameryki. Kiedy czapy lodowe topniały, zostawiały po sobie widoczne dla nas cechy. Tak, epoka lodowcowa naprawdę miała miejsce i potop ją najlepiej wyjaśnia. A potem w czasach Pelega ziemia została podzielona. Pelek urodził się 100 lat po potopie. Myślę, że jego ojciec nadał mu takie imię, ponieważ coś się zmieniło. Istnieją cztery teorie na temat tego, co oznaczają czasy Pelega. Co to znaczy podzielony? Co było podzielone? Jedna teoria dotyczy języków i narodów, które zostały podzielone przy wieży Babel. Druga teoria mówi o tym, że przesunęły się kontynenty. Tej nie kupuję. Trzecia teoria mówi, że przyszła woda stopniającego lodu i podzieliła kontynenty. I ta teoria jest z tej kategorii, w którą jestem w stanie uwierzyć. Czwarta teoria mówi o tym, że Ziemia została zmierzona. Pojawiło się tak wielu ludzi, że powiedzieli, narysujmy linię na Ziemi. To jest moje podwórko, to jest twoje podwórko. Połóżmy tu kamień i tu kamień. Zaczęli wymierzać Ziemię i ją dzielić. To jest coś naturalnego. Kiedy populacja rośnie, trzeba to w końcu zrobić. Kiedy więc stopniający lód znalazł się w oceanach, oceany stały się głębsze, szersze i zimniejsze. Zimna woda wchłania dwutlenek węgla, co zabiera część ochrony przed efektem cieplarnianym i długość życia zmniejsza się. Najgłębszy punkt w kanale La Manche ma jedynie około 46 metrów głębokości. To nie jest nawet tak daleko jak stąd do końca sali. I stąd biorą się te pomysły. Skoro jest niebieska, to musi być woda. Tak, to prawda, ale część z niej jest głęboka, a część niezbyt głęboka. Myślę, że najlepiej wyjaśnia to potop. Kiedy oceany się napełniły, stopniowo zrobiło się w nich za dużo wody i część wody przelała się do Morza Śródziemnego. Prawdopodobnie cieśnina gibraltarska zostałaby zmyta, gdyby wody przelały się i znów napełniły Morze Śródziemne. Stałoby się ono zbyt pełne i zalałyby wodą tereny za Sycylią. Może dlatego znajdowane są podwodne miasta. Przez kilka pierwszych stuleci ludzie budowali swoje miasta na niektórych z tych terenów, a potem nagle zaczęły przychodzić wody. Hej, musimy się stąd wynosić. Musieli porzucić swoje miasta. Podwodne miasta można znaleźć w kilku miejscach. Kiedy woda zebrała się w Morzu Czarnym, oni musieli porzucić całą cywilizację. Podwodne miasta zostały znalezione na głębokości 45 metrów. Oni ich tam pod wodą nie wybudowali. A dziś Ziemia wciąż wskazuje na efekty potopu, aby przypominać ludziom o tym, że Bóg nienawidzi grzechu. Za każdym razem, kiedy tankujesz gaz, możesz pomyśleć o Rety. To jest efekt potopu.
Elektryczność, która sprawia, że to oświetlenie tu działa, jest prawdopodobnie zasilana węglem. Teraz palą niektóre z drzew, które rosły w ogrodzie Eden w świecie przedpotopowym. Za każdym razem, kiedy zobaczycie artykuły w gazetach o kościach dinozaura, to będzie wam przypominać o czasach Noego. Bóg zostawił tyle dowodów, że każdy, kto ma choć trochę oleju w głowie, może spojrzeć i powiedzieć: Boże, ty nienawidzisz grzechu, lepiej zacznę żyć dla ciebie. A szatan pracuje bardzo intensywnie, żeby usunąć z planety wszelkie dowody, które wskazują na potop. I on wszystko poprzekręcał i dziś uczy dzieci. Wszystkie dowody wskazują na ewolucję. Szatan bierze jako dowód to, co Bóg stworzył, i przekręca to. Pozostawię was z obrazem tej skamieliny w waszych głowach. To jest skamielina ryby, która połyka inną rybę. Ta albo ta malutka, która z nich jest dentystą? Nie wiem. Ale żadna z nich nie sądziła, że tamtego dnia umrze. Ta duża połknęła tą małą w połowie i nadszedł potop. Muł prawdopodobnie je przykrył i one umarły. Biblia mówi, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Harry Truman mieszkał dokładnie na zboczu Góry Świętej Heleny. Tim Barnes, mój przyjaciel z St. Louis, jestem w każdą środę rano w jego programie Tim and All Show, powiedział mi, jak świadczył Harremu i chciał, aby ten był zbawiony, ale Harry nie chciał posłuchać. Harry przeklinał i pomstował. Słuchał, ale nie chciał się nawrócić. Przyszły władze i powiedziały: Harry, mieszkasz na zboczu Góry Świętej Heleny, wulkan wybuchnie. Chcemy, żebyś się przeprowadził. Harry powiedział: mieszkam tu całe życie i tu zostanę. I tak zrobił, został tam. Zginął. Harry to jeden z tych, których nigdy nie odnaleziono po wybuchu. Czyż to nie jest głupie, żeby mieszkać na zboczu wulkanu, który ma wybuchnąć, i nie zgodzić się na przeprowadzkę? On nie posłuchał ostrzeżenia. To jest tak samo głupie, jak wiedzieć o tym, że Bóg posłał swoich aniołów, swoich posłańców i Biblię i powiedział: ten świat ulegnie zniszczeniu, lepiej się ratujcie. A ludzie mówią: nie chcę się ratować, zostanę tutaj i nigdzie się nie ruszam. Są niemądrzy, Harry. Powinniście oddać wasze serca Panu i być zbawionymi. Harry odmówił przyjęcia Chrystusa. Na ile wiemy, jest dziś w piekle. Mam nadzieję, że nie, ale na ile wiemy, tam właśnie jest. Biblia mówi: ten, który ma syna, ma życie. Ten, który nie ma syna, nie ma życia. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Jeśli jesteś tu dziś, a nie jesteś zbawiony, Bóg chce cię zbawić. On chce przebaczyć ci grzechy i kiedy umrzesz, zabrać cię do nieba. A jak było za dni Noego, mówi Biblia, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i wychodzili za mąż i było im wszystko jedno. Tak samo jest dzisiaj. Aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystko. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jezus wkrótce powróci. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi. Polecam wam, abyście się czymś zajęli i powiedzieli: Boże, użyj mnie do czegoś, chcę kogoś przekonać do pójścia do nieba. On wkrótce powróci. Co robisz ze swoim życiem? Jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz, aby ktoś wyjaśnił ci, w jaki sposób dostać się do nieba, przy końcu tego DVD będziemy mieli zaproszenie, żeby pokazać wam, co Biblia mówi o tym, jak możecie dostać się do nieba. Mam nadzieję, że podobał ci się ten wykład. Ważniejsze od faktów naukowych jest jednak to, czy pójdziesz do nieba. Jeśli nigdy nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, wyjaśnię ci, co masz zrobić, żeby pójść do nieba. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy złamaliśmy Boże prawo, byliśmy nieposłuszni Stwórcy, robiliśmy niegodziwe rzeczy, jesteśmy grzesznikami. Niektórzy bardziej niż inni, ale wszyscy złamaliśmy Boże prawo. Biblia mówi, że musisz pokutować. Słowo pokutować znaczy odwrócić się, właściwie znaczy dwie rzeczy. Odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga. Bóg wypatruje zmiany w twoim nastawieniu. Chce, byś powiedział: Panie, nie chcę więcej czynić zła, przepraszam. Chcę robić to, co dobre. Odwróć się od grzechu i powiedz: Boże, proszę, przebacz mi, zbaw mnie.
Biblia mówi w liście do Rzymian 3:23, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Musisz przyznać, że jesteś grzesznikiem. Po drugie, Biblia mówi w liście do Rzymian 6:23, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zasługujemy, by umrzeć i pójść do piekła z powodu naszego grzechu, ale Jezus umarł za nas. On Cię kocha i chce, żebyś poszedł do nieba. Każdy, kto poprosi Go o zbawienie z łaski, otrzyma dar wiecznego życia, tak jak czytamy w liście do Rzymian 6:23. To prezent. W liście do Rzymian 10:13 napisano, każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jeśli tylko zawołasz, Panie, jestem grzesznikiem, proszę przebacz mi, On da Ci dar wiecznego życia. Może pomodlisz się ze mną i przyjmiesz Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nie ma żadnych magicznych słów. Ważne jest to, co masz w sercu. Jeśli pomodlisz się szczerze, Bóg ci przebaczy. Powiedz po prostu, Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, złamałem Twoje prawo. Przepraszam, przebacz mi. Zmyj moje winy swoją krwią, wybacz moje grzechy i weź mnie do nieba. W imieniu Jezusa, amen. Biblia mówi, jak zawołasz do Pana, będziesz zbawiony. Jeśli poprosiłeś Pana, żeby Cię zbawił, On obiecał, że to zrobi. Twoim zadaniem jest teraz wzrastać. Czytaj swoją Biblię, módl się, przyłącz się do dobrego, opartego na Biblii Kościoła i zacznij wzrastać. Dziękuję bardzo. Zadzwoń lub napisz, jeśli możemy Ci jakoś pomóc. Chętnie to zrobimy. For more information and other materials offered by Creation Science Evangelism, call us at 850-479-DINO. That's 850-479-3466 or visit us online at www.drdino.com. That's www.drdino.com.